Dzień dobry, witam serdecznie do Bisek Końcowych i dzisiaj mamy dla was kolejny odcinek tutaj naszego duetu, gdzie będziemy odpowiadać na pytania, które są skierowane głównie do nas, albo do Radka, albo do mnie, albo do nas obu, bo też takie są. A wcześniej odhaczmy bonusowe pytanka i mamy Bor on the Floor. Oglądał ktoś z was Sukcesję od HBO? Jeśli tak, to jakie macie ulubione momenty, wątki? No ja nie oglądałem niestety. Ja jestem... kończę pierwszy sezon, nie? I bardzo, bardzo dobrze napisana rzecz. Kurczę, powinno być o tym głośniej, bo to jest naprawdę jeden z najbardziej quality seriali, jaki widziałem od dawna w telewizji. Że tam aktorstwo jest naprawdę na najwyższym poziomie i najlepsza postać to jest Brian Cox. On gra, wiesz, głowę rodziny, który miał oddać władzę swojemu synowi, nie? I ten syn już był taki, wiesz, podjarany, że będzie teraz rządził, że już tylko czekał, kiedy ten ojciec odejdzie, a ojciec w ostatniej chwili powiedział, a dupa, nie? Widzi, że ten syn tego nie pociągnie, rodzina tego nie pociągnie, dzieci nie pociągną, nikt tego za niego nie pociągnie, więc on chociaż już jest, wiesz, zmęczony przez życie i ten, dalej będzie to kontynuował. I to jest w pierwszym odcinku, jak on to mówi, a potem zaraz ma wylew, nie? I też wiadomo, że tam wraca do zdrowia, nie? Ale cała ta rodzina zaczyna walczyć o władzę, nie? Bo on tam przekazał, ale to podzielił, więc oni się muszą dogadywać. Ten główny syn chce mieć tą całą władzę dla siebie, ale on jest taki trochę, wiesz, no nie ślamazarny, ale widać, że tamci nim lepiej mogą kierować, nie? Że oni są bardziej cwani, ale znowu oni tego na przykład nie chcą robić. Nie jest ten brat Macaulay'ego Culkina, Kieran Culkin, który jest świetnym aktorem, który jest cały czas niedoceniony, a tu gra super rolę, bo on gra tego, wiesz, tego takiego wyluzowanego gościa niby, ale wie, że jest skurwysynem całkowitym, nie? I to jest naprawdę super zagrana rola. On będzie zgarniał za to jeszcze naprawdę nagrody, jak serial będzie dalej wychodził. I w ogóle to żadnej postaci nie lubisz. Wszyscy, wiesz, są takimi skurwielami bogatymi. To jest ten film, ten serial, który chciałeś dostać, jak nie lubisz, wiesz, tych wszystkich bogatych ludzi, to sobie oglądasz to, jak oni cierpią, jak, wiesz, jak wszyscy są chujami, jak widzisz, jak zostają po dupie, jak widzisz, jak niczym nie potrafią zarządzać, jak się gubią, jak ten, wiesz, ten... Brzmi jak Arrested Development w tym momencie. Tak, tylko Arrested Development był dla jaj, to jest na poważnie, ale to jest dokładnie jak Arrested Development, nie? I masz tam głowę rodziny, tego gościa z innej epoki, nie? Który się wychował w innych czasach, wiesz, co innego go ukształtowało i teraz masz tych Yuppies, tego jego syna, który jest taki, wiesz, to jest też innej epoki i masz tych jeszcze młodszych, nie? Którzy tam dochodzą. I masz jeszcze tego gościa, który zawsze musi być tym everymanem, który jest tam z dalszej rodziny, ktoś mu kazał przyjechać i skontaktować z tym tam wujem, nie? I on, wiesz, zupełnie trafia w inne, wiesz, w inne klimaty i to jest tak świetnie poprowadzone, to jest też fantastycznie napisane. To jest jakbyś oglądał serial po prostu od Arona Sorkina, nie? Że każdy dialog to jest mistrzostwo świata. Tego serialu się słucha, płynie się przez niego i naprawdę każdemu polecam się zainteresować, nie? To sobie leży na HBO, na HBO leży, tak, na HBO to oglądam. I polecam każdemu, bo to jest jeden z tych seriali, który dobrze mieć, wiesz, odbicie się od tych wszystkich, wiesz, takich, no nie luźniejszych, nie, ale takich gatunkowych na przykład, wiesz, jak Lovecraft Country jest w tym momencie, jak mamy te Raised by Wolves, Ridleya Scotta bardzo ciekawie się zaczęło i mamy ten serial, wiesz, o ludziach, którzy są skurwysynami, nie, ja zawsze potrzebuję tego serialu w pakiecie, nie, żeby oglądać, jak ludzie są, no, źli. I to jest idealne, nie? Ja polecam każdemu Sukcesję, naprawdę. I Brian Cox jest, Brian Cox jest zawsze, tak. On wystarczy by było, nie musiał być mówić, on mógłby z tym wylewem leżeć przez cały sezon i tak by był najlepszym aktorem na ekranie, nie? Więc naprawdę, naprawdę polecam, bo jest, w ogóle, w pierwszym odcinku jest genialna scena, która idealnie ustawia całość, wiesz, o czym to będzie, bo masz jak ta rodzina, po tym, co się stało z tym ojcem, rozmawiają, wiesz, gdzieś tam w parku, O tym, jak ta sukcesja przebiegnie, nie? Jak to tam dalej robić, jak tą firmę, bo to wiadomo, że to jest wielkie konsorcjum, trzeba, ktoś tym musi zarządzać. I sobie grają w baseball, wiesz, tam sobie piłkę rzucają czy coś. I jakaś rodzina, wiesz, imigrancka się tam przygląda temu, nie? Że bogaci się bawią, nie? I nagle ten Kieran Culkin, którego na początku już polubiłeś, nie? Bo on miał być tym spoko, który wchodzi, który się nie przejmuje za bardzo pieniędzmi, który jest tym, który tam się lubi zabawić, wypić. I on mówi do tego dzieciaka, nie? Że... Jak zaliczysz home run, to dostaniesz $1,000,000. Już tutaj ci wypisuje, daje ci czek, nie? I masz tą scenę, wiesz, jak ten dzieciak zaczyna z nimi grać i ma ten bieg, wiesz, wszyscy patrzą, ta rodzina, niby że spoko, wiesz, sobie tam ogląda, ale wiesz, całe ich życie, wiesz, że teraz dzieciak ma w rękach, że jak uda mu się, to wiesz, to zmieni całkowicie ich życie, nie? On już ma ten, wiesz, wypisany czek. I nie powiem, jak to się skończyło, no ale, kurczę, to był... tak mocna scena i tak ci ustawiła całość, że naprawdę polecam. Fantastyczny serial. Okej, w międzyczasie chciałem zobaczyć, czy to tylko mi przywiodło na myśl Arrested Development, ale nie. Widzę, że generalnie to jest jeden wielki mem teraz i ludzie robią na przykład mashupy intro obu seriali. No widzisz, że to chodzi, że ktoś postanowił Arrested Development zrobić na poważnie, nie? I że powinno w drugą stronę zawsze idzie, nie? No, ale... Remember, there's always money in the banana stand, nie? Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że nie skończy się tak jak Arrested Development chujowymi tymi sezonami na Netflixie, nie? Nie, wiesz, to jest HBO, oni to zakończą w tym momencie, jasne, kiedy trzeba zakończyć, nie?
No więc prawie to nie grozi. Okej, okay, to lecimy dalej. 100 lat synu pisze do nas. Nie na temat, ale czy widzieliście film End of Days? I stanie się koniec, po polsku, z Arnoldem. Uwielbiam opowiadać ludziom o tym filmie. Pamiętam scenę, jak robi smoothie ze wszystkiego, co ma w lodówce. Taki był detektyw alkoholik, ale źle się odzywa zamiast pić. Ja pamiętam przez głę. Oglądałem to ostatni raz na VHS-ie z 20 lat temu. I na serio. A pamiętam scenę z tym smoothie, bo to była jedna z najbardziej cool scen, jakie w życiu widziałem. I ona jest dokładnie na tym poziomie, jak w Kobrze Marlon Cobretti tnie pizzę nożyczkami. I to zawsze mówi, jak będę dorosły, to będę robił tą rzecz, którą robią dorośli, czyli ciął pizzę nożyczkami, nie? Nie tam nożem, czy jakimś czymś do cięcia, to już w ogóle jest, wiesz, jakaś dzicz, nie? Trzeba nożyczkami. Kółkiem, które jest zawsze tępe i kurczę, niczego nie wiem. Tak. Prędzej odbierz karton albo coś, co leży pod tą pizzą, niż tą pizzę, nie? Tak, a w Kobrze było tak, że on jeszcze w rękawiczkach, wiesz, wszedł z tego brudnej rękawiczki, wziął tą pizzę, wiesz, pociął ją i mówię, super. I dlatego to smoothie też pamiętam, ale film bym sobie odświeżył, bo to pamiętam, że to jest ten schyłkowy Arnold, który już nie był tym takim, wiesz, super poruszającym się wielkim klocem, tylko już widać było, że no, jest już bardziej dojrzały, nie? Niż to, co się działo w latach 80., nie? I bardzo chcę sobie przypomnieć, bo tam też ta fabuła była fajna, nie? Że tam jakieś tam demony, nie? Coś tam biblijne, jakieś no właśnie, koniec świata, ja już nawet nie pamiętam tego. Właściwie zabawne jest to, że w sumie jedna rzecz, którą pamiętam z tego filmu, to jest scena robienia smoothie, bo to też zapamiętałem. I do dzisiaj się smoothie się kojarzy z tym, że wrzucasz wszystko, co tam jest dookoła i po prostu, i wiesz... I zjesz wtedy, nie? Wszystko w zasadzie. Ale film też bym sobie przypomniał, szczerze mówiąc, bo... marzy mi się taki mały maraton, gdzie byłyby filmy z różnych etapów kariery Arnolda, wiesz, od Herkulesa w Nowym Jorku, aż po te filmy, które ostatnio robi, te takie, które tam trochę uciekają z radaru generalnie, bo to jest, kurde, mega ciekawa kariera, nie? Ty gościa, który w sumie, no, nigdy do końca się nauczył grać się jakoś super, ale zawsze dobrze sobie dobierał te role. No i oczywiście smoothie się odpije prosto z banka zawsze, nie? Prosto z tego tutaj blendera, bez przelewania do jakichś szklaneczek. Kurczę, ile nas tego te, wiesz, amerykańskie filmy nauczyły, na przykład to picie mleka, wiesz, bezpośrednio z kartonu, później wkładanie. No oni mają takie butle wielkie, nie, więc to już w ogóle jest super, ale no, z kartonu i oczywiście zostawianie pustego kartonu na koniec, nie, no bo musisz ten karton odstawić do tej lodówki, niezależnie, czy jest pusty, czy nie. Albo, coś, co... wiesz, już ja marzę po prostu, żeby kiedyś po prostu, no, być może już w jakichś sklepach jest, to mi dajcie znać, żeby właśnie ktoś sprzedawał sok pomarańczowy, ale jakiś taki porządny, wiesz, 100%, ale w takich baniakach wielkich po prostu. Tak, chciałem dokładnie to powiedzieć, że nigdy nie widziałem, wiesz, u nas takiego baniaka, ale takiego porządnego, nie? Żeby... I to zawsze masz ten baniak i zalewasz, do tego dolewasz jakiegoś alkoholu, bo zawsze jest alkohol w lodówce też, nie? I wtedy najlepiej. I się dzień można zacząć, kończyć, jak chcesz. No to są te takie właśnie amerykańskie elementy kultury, które się oglądało za dzieciaka i tak, kurczę, fajnie jakby ten... Wiesz, ja pamiętam, jak na przykład w amerykańskich filmach czy kreskówkach jedzenie płatków to było zawsze, okej, sypnij tam czegoś do miski, zalej jakimś tam mlekiem i jedz, nie? A u mnie w domu nigdy nie, no moja mama zawsze wsypała jakieś cornflakesy, zalewała to ciepłym mlekiem oczywiście zawsze, nie? I to w tym ciepłym mleku to zawsze rozmiękało 3 razy bardziej niż takim normalnym, chłodnym. I zawsze musiałeś tak, w amerykańskich filmach zawsze dużo płatków, troszkę mleka, tylko taką kapkę, nie? No, a teraz, wiesz, na swoim, no to oczywiście kupuję jakieś 3 rodzaje płatków, żeby nie jeść cały czas tych samych. Po trochu z każdego, zalewam tym zimnym mlekiem, ile tam chcę, ile jest, i wpierniczam, i tak można żyć, nie? To jest. To zawsze było, jak można z zimnym pić mlekiem, znaczy jak można jeść zimnym? Ja mówię, no to normalne, no, jak to tak jest zimnym, jak Amerykanie, trochę świata, nie? Ja pamiętam, nie wiem, czy z nami próbowałeś Twinkies kiedyś, jak... Nie, ja sprzedam historię. Słyszałeś, no, ale kiedyś miałem kiedyś okazję spróbować, i generalnie to co mówiliście o Twinkies, to się tyczy większości tych słodyczy amerykańskich, generalnie większości rzeczy, które są w USA, nie? Jakby napojów, wszystkiego, w zasadzie wszystko tam jest, chyba słodkie i chemiczne. Cukier, no i my mieliśmy wtedy taki moment, że to byliśmy już tam lekko wstawieni i teraz spróbujemy Ameryki, to co zawsze chcieliśmy, kumpel przywiózł z Ameryki Twinkies, otwiera, nie, tą bułę, ten kawał biszkopta, wszyscy gryziemy, sama chemia, jakbyś, no, kurde, wiesz, Acme Laboratories zjadł całe, nie, wszystko w gębie. Tak, no, przecież to jest tak samo jak, wiesz, jak w którymś momencie się zaczęły robić popularne Oreo, nie? I wow, ale super, nie? Kurczę, to w ogóle jakieś takie czarno-białe, w ogóle pewnie jakieś, kurde, jest super pyszne, nie? No ja tak pierwszy raz spróbowałem, mówię, kurwa, jakieś słodkie w chuj takie. Ten biszkop jest taki, znaczy ten biszkop, ten taki herbatnik jest taki mega słodki. Ten krem jest taki se. Więc myślę, kurwa, to jest wolę jakieś markizę kupić, wiesz, od jakiejś polskiej firmy i one mi lepiej smakować. No może to jest kwestia tego, że no, nam się podimienia trochę inaczej ukształtowały tutaj, przenośnie mówię oczywiście, na przestrzeni lat, ale kurczę, ja w większości tych rzeczy mi się wydaje za słodka i taka co, nie bardzo. Przy okazji ostatniego Terminatora, jak są te filmiki, no, tam nie pamiętam,
nie pamiętam, jaka to strona robi, że dwie osoby na przykład jedzą ze swoich kręgów kulturowych jedzenie, nie? Próbują i co jest lepsze. I był właśnie ten Arnold z Sarą Connor, nie? I sobie każdy jadł, wiesz, tu ona jadła amerykańskie, on jadł austriackie rzeczy, nie? I wiesz, i oni mu tam stawiają torcik wiedeński, a ona wpieprza te Twinkies, nie? I mówi, że lepsze. Ja mówię, nie, no daj spokój. A Arnold tam wpieprza ten torcik. No, oj. Wiesz, no, piękne. Dobry miat. No dobra. To jeszcze dwie króciutkie wiadomości. Po pierwsze, Ruszu, przy okazji materiału, tego pierwszego materiału, gdzie wspominaliśmy o śmierci Chadwicka Bosmana, pisze do nas tylko Wakanda Forever. I tobie też. I Mike Bodesk pisze, nie pisze do nas nic, ale wysyła tipa, więc dziękujemy bardzo. No dobra, to są te bonusowe rzeczy. Mamy je z głowy i teraz przejdźmy do pytanek, które tutaj specjalnie wyselekcjonowałem pod nas, pod nasze te upodobania. Okej, to tak. Od początku? No dobra, niech będzie od początku. Górnik z KWK Wesoła. Hej, uwielbiam wasz kanał, a filmy Łukasza oglądam od samego początku, to znaczy czasów Zielonej Mili i tym podobne. Czy Łukasz mógłby rozjaśnić, co się stało ze Spoonim? Miał być o tym live z Mrówą kiedyś. No to tak, to jest pytanie głównie do mnie, ale postaram się streścić. Spoonie, no to był prawdziwe imię i nazwisko, Noah Antweiler, ktoś może kojarzył. To był twórca internetowy, którego swego czasu bardzo lubiłem i bardzo lubiłem jego poczucie humoru i też wiele ciekawych rzeczy do obejrzenia mi podsunął, między innymi filmy z Rebem Brownem, które dzięki temu twórcy poznałem i polubiłem bardzo. Do dzisiaj mam DVD z Jorem i okazjonalnie oglądam. Widziałem Kapitan Amerykę, którego dalej zazdroszczę, że masz. No, a w ogóle odkryłem jakieś czas temu, jak Marta stała się moją najnowszą ofiarą do oglądania Jora wspólnie, odkryliśmy, że istnieje rozszerzona wersja Jora, która była we Włoszech emitowana jako serial. I to jest dokładnie to samo, ale dłużej i nudniej nawet. I ma chyba trochę inną czołówkę, ale wolę tą filmową. No, w każdym razie, no, Spoonie robi naprawdę bardzo fajne rzeczy, miał bardzo fajne materiały też o Final Fantasy i miał świetny, najlepszy let's play, jaki kiedykolwiek widziałem, to był jego let's play z Phantasmagoria 2. To było po prostu kapitalna rzecz. Przechodzenie tej gry z komentarzem, no, to też oglądałem to przynajmniej kilka razy, bo było tak dobre. No, ale potem coś się posypało generalnie, no, z tego co kojarzę, to Spoonie ma pewnie dalej, jakby rozmaite tutaj problemy z choruje po prostu na różne te przypadłości psychiczne i to się trochę odbijało na jego pracy. W którymś momencie był taki moment, kiedy on założył Patreona i zaczął tam naprawdę dobrze iść, zaczął dostawać naprawdę sporo kasy. Jednym z tych takich progów było to, że jeśli uzbiera jakieś tam pieniędzy, no to zrobi film pełnometrażowy, jakiś tam na podstawie jakiejś tam fabuły, bo on tam w tych swoich materiałach często miał jakieś fabułki śmieszne. No i uzbierał te pieniądze. I najwyraźniej zajął się tym filmem, bo potem przestały się pojawiać regularne materiały i nie pojawiały się ani materiały, ani pojawił się film. I ogólnie jakby się tutaj mocno wszystko rozjechało, zaczął dostawać mniej tej kasy i pewnie na to się nałożyły jeszcze jakieś prywatne problemy. No i od tamtej pory w zasadzie od czasu do czasu się pojawia najwyżej w sieci, jak robi jakiś live stream czy coś takiego, na którym zwykle nawet się nie odzywa, tylko siedzi i gra i nie wiem, jaki jest sens tego, no ale trudno. Nie robi żadnych takich normalnych materiałów jak kiedyś, nie? Nie, od bardzo dawna nic się nie pojawiło, niestety. Tak, jak ostatnio ja zaglądałem, o matko, to było lata temu. Ja pamiętam, no. Że wtedy jak ta drama taka wywaliła z kimś też z tego, bo był wtedy z Nostalgia Criticiem, nie? I która z dziewczyn, która tam też pracowała, coś tam była jakaś drama właśnie ze Spoonim. Tak, było taka jakaś gruba. Tak, on coś powiedział, on powiedział coś głupiego, w sensie tak, w stosunku tak. Do której z tych takich dziewczyn, które też robiły jakieś filmy. Tak, ma Mars Girl, czy... Tak, że... Tak. No, było takie dosyć creepy. Nie pamiętam dokładnie, co... Tak, właśnie, że to było takie bardzo creepy. To było coś rzucone w żartach, ale bardzo nieprzyjemne generalnie, nie? Więc... I później zaczęły wychodzić jakieś rzeczy, że on tam coś jeszcze, wiesz, tam gdzieś na forach, coś tam, że on miał czasami jakieś jazdy, no. I generalnie właśnie w związku z tym, że no, on miał różne właśnie problemy tutaj chyba miał dwubiegunówkę w ogóle i tak dalej. Tak, bo to było widać, kiedy on robił materiały, kiedy były te, gdzie on jest niżej na tym, a kiedy wyżej, nie? Kiedy tak, i były takie momenty, kiedy naprawdę, wiesz, jakby... Jakakolwiek. Właśnie to się chyba nałożyło wtedy na tą całą aferę, nie? Że w momencie, kiedy ktoś. Kiedy dotarła do niego jakaś krytyka, no to zareagował na nią bardzo osobiście, nie? I zaczęło się w zasadzie. Taki duży meltdown ogólnie, nie? Więc przykro się to oglądało, niestety, no ale. Potem sytuacja się uspokoiła, a potem, no, pospało się znowu. Nie wiem. Chociaż. Ja pamiętam, że parę ostatnich materiałów było już takich, widać, że troszkę robione jednak, wiesz, może tylko moje wrażenie, ale trochę tak już z konieczności. Był jakiś taki film z Frankiem Stallone, który był
było dosyć nudnawe i no nie wiem, w każdym razie widać było, że generalnie no nie dzieje się najlepiej, nie? I tam już powiedzmy ten, to jakby wpływało to też na samą treść. No ale nie wiem, trzymam kciuki, że jakby tam mu się poukłada w życiu i nawet jeśli nie wróci do nagrywania, no to chociaż będzie tam, będzie się dobrze miał, bo mówię, spory kawałek, kurczę, jednak tej swoich popkulturowych, powiedzmy, upodobań zawdzięczam. Tak jak i Jamesowi Rothowi, ale na szczęście u Jamesa wszystko okej. Okay. No, James, to lubię, że to jest ta stała, nie? Że on cały czas robi te filmy i on cały czas robi te quality, wiesz, takie naprawdę materiały. No się rozwija też, kurczę. Znaczy, no, może nie rozwija się jakoś super dynamicznie, nie wiadomo jak, bo podejrzewam, że z jego wiedzą i ten... Swoim tempem się rozwija. Tak, ale wiesz, zrobisz teraz, zmontował sobie taką ekipę ludzi, którzy tam robią z nim te materiały. Robią i growe, i filmowe, i regularnie, dzięki temu się pojawiają cały czas materiały, także no, fajnie, bardzo fajnie, bo to wiesz, to już jest ten moment, kiedy ja już trochę... wiesz, nowe materiały już nie traktuję tak z taką ekscytacją, no bo bo to już jest ten moment, kiedy na przykład pojawia się jakiś nowy materiał, a ja siedzę i okej, znam ten film i tak dalej, nie? Ale kurczę, no jednak sporo na tym takim wcześniejszym etapie, no to sporo takich poleceń i jakichś takich jakby to powiedzieć, sposobu dobierania może tych filmów, powiedzmy, no zawdzięczam i to będę zawsze wdzięczny za to. To był, wiesz, u mnie ten pierwszy, który mnie naprawdę uczył o kinie, tym takim, no. Na przykład niskobudżetowym albo coś, albo klasyka, kurczę, jego Godzillaton, to była jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie, nie? Wszystkie no, te w ogóle kurczę, Monster Madness na co roku, no to jest święto, Monster nie? Madness, to jest, albo jego lista ulubionych filmów, tam jest tyle miłości, tyle tytułów, nie? I że na pierwszym miejscu jest Mad Award, to jest świata. No, ale to jest... właśnie to jest ten taki jego, powiedzmy, ta gałąź upodobań, której do końca nie kupuję. Ten taki, wiesz, komedię z lat 50., 60. Ale chcesz o tym słuchać, bo to jest coś innego, nie? Ale to jest właśnie na tyle odległe, że to jest interesujące, nie? Dlaczego akurat ten konkretny film, powiedzmy, tutaj trafił na pierwsze miejsce. No, ale to właśnie... no, właśnie, wiesz, dlatego twórcy internetowi są o tyle ciekawsi niż, no wiesz, pod tym względem przynajmniej, niż, nie wiem, jakaś fachowa literatura, czy jakieś publikacje, no bo jednak są w stanie wyciągnąć takie rzeczy, o których zwykle już, no, czas zapomniał, tak? więc tak, no. Jednak oni też, wiesz, filtrują to przez swoje doświadczenia, swoją, wiesz, swoją emocjonalność, nie? To nie jest tak, że ci po prostu podadzą dane suche, żebyś wiedział coś, dostał jakąś wiedzę, tylko chcą ci to przekazać w taki sposób, że ej, to ode mnie wychodzi, nie? Ja to tak rozumiem i chcę ci tak przekazać, nie? I to jest istotne. No dobra, to lecimy dalej. Mam nadzieję, że to rozjaśniło ci tutaj tą historię. No generalnie cała sprawa jest opisana w internecie bardzo szeroko, więc myślę, że jeśli będziesz chciał sobie doczytać coś, no to bez problemu znajdziesz. Rolnik Łukaszek. Zastanawia mnie to, czy tu powinno być EU, czy jest po prostu U, no whatever. Cześć, co powiecie na pomysł gry karcianej z uniwersum napisów końcowych? Na przykład karta Łukasz Stelmach. Przyzywa karty Łukasz Stelmach 2 do 17, a karta Radka zwiększa moc. W nawiasie moc piękny człowiek. Jakieś pomysły na inne karty? Ja myślę, że te dwie wystarczą i możemy grać. To jest cała karcianka. Tak, zależy komu się, która wylosuje i wtedy będziemy dyskutować, która wygrywa. No. Jeden gra, jedna osoba, to jest na dwie osoby. Jeden gra pisemną, drugi gra Stelmachami. Każdy wykłada swoją kartę i teraz trzeba przekonać. Z jednej strony jedna karta, z drugiej jest 70. Tak to wygląda ta gra. Znaczy, ja się cieszę, że jak... ja jestem bardzo wdzięczny i też ogólnie w szoku i pod wrażeniem za każdym razem, jak dostajemy jakieś fanarty, czy właśnie idzie to krok dalej i powstają w ogóle jakieś karty albo jakieś rzeczy, nad którymi już trzeba pomyśleć nawet, nie tylko usiąść narysować. Ale przyznam szczerze, że na jakimś poziomie cały czas się czuję z tym trochę nieswojo, na zasadzie, że... moja gęba miałaby trafić na jakieś karty, czemu? albo nie wiem, jak ludzie czasami mówią, o, zróbcie koszulki tutaj z jakimiś tam, z tymi rysunkami na przykład, którzy ludzie wykonują. I myślę, no fajnie niby, spoko, ale z drugiej strony, kurczę, dziwnie bym się czuł sprzedając koszulki ze swoim ryjem, mimo wszystko. Nie wiem, może powinienem się pozbyć tego przeświadczenia, ale jakoś nie mogę się cały czas przyzwyczaić. Ja muszę zmienić w ogóle nazwę. Ryj. Ryj to po pierwsze. To jest moja myśl, generalnie. To po pierwsze. Zanim, no, tak. Ja bym chciał ryj na Chrisa Hemswortha na przykład. To by było przydatne w życiu bardzo, nie? No, ale ja muszę tę nazwę mojej grupy w końcu zmienić, bo mnie strasznie peszy. Znaczy, ja bardzo kocham, co tam się dzieje i ten, ale to nadal jest, wiesz, nie? A, tak. Ja do dzisiaj z szacunki nie dołączyłem. Stwierdziłem, że nie będę brał w tym udziału. Jak będę miał ci coś do powiedzenia, to powiem osobiście, tak? Nie składał grupy.
Nie, ale ja bardzo lubię to, co się tam dzieje, ale nie, naprawdę muszę zmienić, bo chcę z tego zrobić normalną grupę, bo tam ludzie się pięknie udzielają, ale za dużo mnie tam ale, jest. Ale za dużo mnie tam dziwnie jest. Polecać, nie? Jak tak, ta fanpage'u, tak, hej, zajrzyjcie na moją grupę. I za dużo mnie tam jest w tej chwili już, za dużo, a tam powinni być wszyscy. Okej, okay. To lecimy dalej. Również Rolnik Łukaszek. Cześć, co uważacie o filmie Gremliny? Ja sądzę, że jak na film familijny, to dużo tam strasznych scen, na przykład jak rozpuszczają się owe gremliny, albo jak wyszczeliwują babcie z krzesła przez okno. Bo w jedynce czy w dwójce? Nie, nie pamiętam, ale w dwójce było dużo więcej takich tego typu rzeczy, bo dwójka generalnie była parodią sequeli, więc to jest więcej i mocniej i bardziej, nie? Więc... Dwójka w ogóle była Burtonowa mocno, nie? Jak po Batmanie już musiało być w tym ostro. Tam jest Gremlin Topesz, który znak Batmana zostawia po sobie. Nie, w dwójce się dzieje, tam się wszystko roztapia. Mamy tego Gremlina takiego jednego pojebanego, który jest tym szefem tych Gremlinów wszystkich złych, nie? No. Matko, tam już poszli o poziom wyżej. Zresztą oni wtedy już mieli większy budżet, nie? I no w ogóle mogli sobie na dużo więcej pozwolić, nie? Jedynka jest bardzo kameralna, jak sobie ją teraz przypomnieć, nie? Ja Jedynkę bardzo lubię. Bardzo fajny film świąteczny. Jeden z moich ulubionych filmów na święta, szczerze mówiąc. Wiesz, tylko jedynka właśnie ona się tak rozwija powolutku, mamy tego dużo gizmo, nie wiesz, czekasz kiedy to się stanie, że on tam wpadnie do tej wody, czy tam zje po tej północy, żeby coś się zaczęło dziać, nie? A w dwójce jak się zaczyna dziać, to wiesz, to wszystko od początku, nie? Bajzel całkowity, trzeba walczyć z tym gremlinami. No, dzisiaj się młodzież zachwyca jakimś tam Baby Yodą, my mieliśmy swojego gizmo i był kurde 3 razy lepszy, miał futerko i był słodki. Tak, mógł być potworem, nie był pomarszczony. W każdej chwili można go było w potwora zmienić. No, nie można karmić gremlinów przed... Po północy czy przed północą? Jak to było? A bo jak jest, jak ja miałem rozkminy za dzieciaka, a na przykład a jak to działają, nie wiem, strefy te, wiesz, czasowe. No to w dwójce chyba też było, nie? Że w... Tak było? Było? Dwójca, bo kurczę, znowu, nie pamiętam w której części. W której części, chyba dwójce właśnie, ktoś też mówi, że okej, okay, ale dobre, ale co ze strefami czasowymi? Tak. Pamiętam, że po pierwszym filmie tak miałem, nie? Że, ale przecież są strefy czasowe na świecie. Jak no, albo na przykład, kiedy jest już po północy, a kiedy już jest nowy dzień na przykład i jest tak, do północy tak. Już. Jak to działa w ogóle, że tutaj akurat północ, ale gdzie indziej na świecie nie jest północ, nie? I jak to rozumieć? Dlaczego on się do tego dostosowuje, nie? No, ale trochę zapomniany mam wrażenie, przez to, że to był taki film, który funkcjonował, jak można było go sobie emitować w telewizji, ale nie sądzę, żeby ktoś dzisiaj specjalnie do niego wracał, a może warto. Bo jednak z tych takich filmów o tych dziwnych kreaturach, które sieją zniszczenie, to był mój ulubiony, poza może Crittersami pierwszymi. Critters jest do zapomnienia, to był pojebany film. Albo Chat, to świństwo, co się działo w kanałach. Chat to się nazywał, nie? Chat. No, chyba tak. No to było jakiś tam taki potwór w tych kanałach, pamiętam, że to było przerażające. Tak, no tak. A jeszcze był film Staff, o tym takim Staff, białym gównie, które wszyscy jedli. Tak, który zżerało i tam jest ta scena, jak temu typowi się ten, wiesz, cała szczęka tak otwiera i ma pełno tych takich dziur, wiesz. To tak. Jest ta taka powierzchnia, która jest taka dziurawa i to jest jedna z najbardziej przerażających rzeczy na świecie, jak to widzisz gdzieś w kinie, nie? Trypofobia, tak? Tak, a to jest tak, to jest dużo dziur w czymś. O matko, teraz mi zimno. No, to jest... Dobrze, zostawmy gremliny i lecimy dalej. Witam i pozdrawiam, umilacie przykre dni. To jest osoba, która nam rzuciła tipa. Również pozdrawiamy, również witamy. Cześć, mam parę pytań. Co sądzicie o filmach z Louis de Funès? Kurde, ja za dzieciaka kochałem. Kochałem te filmy, na serio. Kochałem, to były filmy dziadka. Filmy dziadka, dokładnie, my tak samo. Jak w ogóle, jak już... Dziadka tak ten... bawił ten śmieszny Francuz. Tak. A to już wtedy pierwsze, to tak by... Okej, okay, to są śmieszne filmy, ale jak był żandarm i żandarmerki, jak tam wiesz, podszczypywanie, wiesz, tam kogoś pod prysznicem zobaczyli, nie? O Jezus Maria. Ja nie wracam już do tych filmów, bo się boję, że się nie zestarzały zbyt dobrze, ale został mi we wspomnieniach... Faktycznie gość miał bardzo plastyczną twarz, dobrze się nadała do tego typu filmów. Ale Louis de Funès jest... Jak dostawał po głowie dziadek, i się denerwował, było super. Ale jak myślę dziadek, to jest Louis de Funès zawsze. Ja tam było kilka naprawdę dobrych filmów, na przykład Zawieszenie na drzewie, to jest świetny napisany film do dzisiaj. To nie jest ten z żandarmami, który był jednak, wiesz, ten... W ogóle to jest francuska komedia, wiemy co tam się dzieje i wiemy na czym to polegało. Jeszcze przed imigrantami, nie? Bo później dopiero mamy imigrantów i żart to jest imigrantów. To co się teraz dzieje w tych filmach, ale... Wtedy, wiesz, ja znałem wszystkie tytuły, do dzisiaj znam tyle tytułów z Louis de Funès, kurczę, Hibernatus, to był taki jeden, Skrzydełko czy Nóżka. O, tak pamiętam, Kapuśniaczek był jeszcze. Kapuśniaczek, ale ja kochałem Zawieszonych na drzewie, nie? To był w ogóle dla tak mnie... Tak, pamiętam, ale faktycznie było coś takiego. A dla mnie to za dzieciaka, wiesz, był w ogóle pomysł na film, żeby cały film nie był o...
trójce osób, która tam wisi na tym drzewie, nie? I matko i napisać to, rozpisać. No, i Louis de Finot zawsze tak biegał, zawsze ruszał tą twarzą, tak oj, oj, krzyczał. I on był taki stary, on mi się wydawał, że ma ze 150 lat zawsze. Bo no to jeden z tych aktorów, którzy wiesz, przez ileś tam lat wyglądali dokładnie tak samo, nie? Nic się nie zmienili. Tak. I to był ten okres, że właśnie to był Louis de Finot i Peter Sellers. To był zupełnie inny typ dynamiki. Ja ich zawsze chciałem w jednym filmie zobaczyć, nie? Właśnie Inspektora Clouseau i żeby z żandarmem współpracował, nie? Ja bym widział Louis de Finot jako Asterixa w jakiejś ekranizacji. Jezu, on był tak dobry w Asterixa. Najlepszy. tylko mu tą czapkę założyć i wąsa dokleić. Tylko wąsa dokleić, no idealnie. No. I Depardieu by, tylko Depardieu by musiał być wcześniej, wiesz, żyć wcześniej, nie? Bo Depardieu jest idealnym Obelixem. No. Albo idealnym Rosjaninem teraz, jak wiemy. No tak, ale no szkoda, że się tutaj nie spotkali po drodze. Znaczy na właśnie no. Na planie Asterixa jakiegoś. O Jezu. No, ale no ja duży sentyment. No ale wiadomo, żandarm Saint-Tropez... Na zawsze no, tutaj wiesz. Razem z, nie wiem, Frankiem Drebinem i właśnie Inspektorem Clouseau, to jest ta sama liga. No, zawsze ci ludzie mu coś odpierdalali, ja zawsze biegł. Ja zawsze pokazywał wszystko i wiedziałeś, o co chodzi, nie musiałeś słuchać, nie musiałeś znać języka. Ale oczywiście zawsze był lektor w gotowości, który te, wiesz, ten taki potok myśli zawsze tłumaczył jednym wyrazem. Taki wiesz, i tym głosem takim, wiesz, lektora. O, to teraz pójdziemy tam. Teraz zrobimy to. A ten tam... No. Jezu, i żandarm kosmici. Ale to była dziwna fabuła. No. Kurwa. Kiedyś wrócę do któregoś z tych rzeczy. Do którejś z tych rzeczy. Do całej serii, bo to całe, ja to całą grupę lubiłem. Jaki miał ostatni film? Ten jeden kapuśniaczek przypadkiem? A, nie wiem, który... A tak. No. Jezu, i to była ta grupa. Ej, kiedyś musimy zrobić o tej całej grupie tych filmów dziadkowych, kurde. Gang Olsena. Przygody Rabina Jakuba, o to ma potencjał. To było super. Rabin Jakub był znakomity. No. A mówię, i sobie kiedyś to obejrzę i Gang Olsena cały. 150 filmów. Okej, okay, kolejna pytanka od tej samej osoby. Może parę słów o trylogii Indiana Jones? Tak, traktujmy to jako trylogię. O, kiedyś zrobimy oddzielny odcinek o Indiana Jonesie. Kiedyś, ale ja bym się przypomnieć te filmy, bo szczerze mówiąc, ja oglądałem dawno temu ostatni raz, także ja wiesz, ja mam takie przeświadczenie, że o no, tam jedynka jest spoko, tam Świątynia Zagłady jest taka sobie i Ostatnia Krucjata jest super, ale kurczę, jestem ciekawy, wiesz, jakie miał wrażenie, jakbym dzisiaj to oglądał, nie? Pewnie podobne, ale może jakoś... Musimy do tego gościa jednego zaprosić, z którym ja już ten materiał planuję od dobrych 3 lat. I można by go do nas zaprosić i to zrobić, bo on jest wielkim fanem, tak jak ja, i zawsze o tym gadamy i jesteśmy naprawdę fanami. To nie jest Harrison Ford. Nie, to jest druga osoba, która... George Lucas. Jedną rzecz, którą bym nie chciał zrobić, to film z Lucasem. O matko, to było fajne, reklamowo. Pogadać z Lucasem dzisiejszym, to by mogło być rzeźnia, nie? Ze Spielbergiem bym zrobił, o matko, o Jezu. Ale tylko, to by nie gadał Indiana Jonesie, bym pogadał o Lincolnie. Aczkolwiek ja się sprzeciwiam sprzeciwiam się pomijaniu tej czwartej części. Ja wiem, że ona jest nielubiana i sam też za nią nie przypadam z wielu powodów. Ale to jest ciekawy film jako dziecko swoich czasów i wiecie, ten powrót po latach, który miał wszystkie te błędy, które popełniały filmy w tych czasach i zarówno realizacyjne, jak i castingowe, jak i no wszystko, co można było zrobić źle, to zrobiono źle, bo to z jakiegoś powodu panowie tutaj Lucas ze Spielbergiem nie skumali jakby, wiesz, co warto było unowocześnić, a co nie do końca. Jest jedna dobra rzecz, to Kate Blanchett jako ta rosyjska agentka dziecka. Kate Blanchett zawsze jest idealna wszędzie. No. Ale ja to, wiesz, ja tego Indiana Jonesa traktuję tak jak trylogię w 5 częściach Douglasa Adamsa. Wiesz, to jest trylogia, tylko w 4 częściach. Okej. I ostatnie pytanko od tej samej osoby. Kim był Scranton Strangler? Myślicie, że to był Toby? A może Creed? Okej, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to był taki serial The Office, może kojarzycie. No i tam przez parę ostatnich sezonów przewijał się taki... No takim story arc w zasadzie, gdzie był morderca gdzieś tam na wolności, który co jakiś czas kogoś mordował. No i było parę różnych poszlak, kto mógłby nim być i parę razy... I w końcu udało się go schwytać, tam był ten motyw, gdzie Toby musiał zeznawać, znaczy był na tym jury duty, gdzie trzeba było sądzić, czy ta osoba schwytana to był on. Ja nie pamiętam tego dobrze, nie? Wydaje mi się, że w końcu stanęło na tym, że to nie był nikt z tych naszych bohaterów, tylko faktycznie jakaś tam inna osoba, co miałoby sens, bo ja zawsze widziałem to jako właśnie taką parodię, czy raczej takie odniesienie do tego, wiesz, jak masz tych ludzi w biurze, którzy nie wiesz, co robią po godzinach i tak, w sumie niektórzy wyglądają przerażająco, niektórzy mają dziwne rozmowy telefoniczne i w sumie
nigdy nie wiadomo, wiesz, który z nich może być mordercą. Nie wiesz. Szczególnie, że no, w The Office były te postacie, które mogłyby spokojnie coś ukrywać, to sobie nie wiem. To by było za łatwe, jakby na przykład na Tobiego wskazać. To by Muchy zamordował, błagam. No, to już prędzej Creed, ale Creed znowu był takim oczywistym wyborem. No Creed tak. Ej, ale Tobi też, wiesz, ta cicha woda, który nie ma problemy, a wiesz, rajcuje go to, że po nocach gdzieś tam biega. No dużo osób by pasowało, nie? Kurde, nawet Jim. Nawet Jima bym podejrzewał. Jest jeszcze teoria, z tego co kojarzę, że to mógłby być ten dziwny brat Dwighta, ten Mosey, czy jak on tam się nazywał, bo jak oni tam pojechali raz na tą farmę, to tam kurwa było chuj nagrobków, poza tym ten brat był dziwny strasznie i były to takie też poszlaki, że on może coś tutaj mieć dziwnego na sumieniu, to więc... To jest rodzina Dwighta, więc to chyba normalne u nich, no. Ale Michael by nie morderstwa, no kurczę. Ale Michael by nie mógł być mordercą. Michael nie, nigdy. Ani Erin. Erin też by nikogo nie skrzywdziła. No, ale wydaje mi się, że koniec końców okazało się, że to był w końcu nikt z nich i wydaje mi się, że taki miał być wydźwięk, że mieliśmy się przez 3 sezony zastanawiać, który to z nich, a potem by się okazało, że jednak nikt. Więc tak jest w mojej głowie przynajmniej, więc ja tutaj żadnej z tych teorii nie. Tak, i to by pasowało, wiesz, do tej Becky z gatunku, nie? Że no. Kryminał, że musi być ten morderca, nie ma mordercy, no musisz był na boku, nie? No. Okej, i teraz mamy... Okej, teraz mała sekcja piłkarska. Tim Koniarek pisze do nas. Hej, czy Marcus Rashford to najfajniejszy człowiek na świecie? Zbierał pieniądze dla dzieci w czasie kwarantanny, dzięki niemu biedne dzieci w UK będą miały bonus żywnościowy od rządu, również w czasie wakacji, gdy głuchoniemy chłopiec poprosił go, by był jurorem w konkursie poetyckim w szkole dla głuchoniemych dzieci, to nauczył się języka migowego. Mark Hamill i Rashford powinni mieć team up. Mark Hamill z Rashfordem? Ale co, powiem w Manchesterze Mark Hamill zagrać? Nie wiem, bo mam wrażenie, że po prostu Tim Koniarek tutaj wybrał dwie osoby, które lubi najbardziej na świecie i chciałby, żeby miały team up. Znaczy ja nie mam nic przeciwko. Znaczy kurczę, nawet nie wiedziałem o tej historii, szczerze mówiąc. Mi ledwo starczy czasu, żeby śledzić wyniki i czasem mecze, a już życie prywatne to już kompletnie nie. Natomiast cieszy mnie to, bo no, Marcus Rashford jest jednym z tych chłopaków, który mocno kibicuje w Manchesterze i od dawna jakby chłopak robi wrażenie i w sumie nie kojarzę, że miał jakieś wielkie wpadki takie PR-owo, wiesz, nie jak ostatnio, osobiste. Jak ostatnio Greenwood, nie? No Mason Greenwood też jeden z tych talentów, jeden z tych dobrych chłopaków, no ale no tak, tutaj się nie popisał. No ale to się też, pamiętam, że ten, że no jak mu tam, ten co biega. Ten co biega? Jesse Lingard? Tak, Jesse Lingard też miał też jakieś dziwne historie. Ten co biega, to jest... to jest to, co zawsze gadamy, jak ja ci dam... Bo to jest tak, że my jak z Łukaszem najczęstszą rzeczą, jaka się u nas w prywatnych konwersacjach, bo najczęściej gadamy na grupowym czacie napisów, nie? Ale na naszym osobistym, to oprócz Red Dead Redemption, najczęściej się pojawia memy z Jesse Lingardem co jakiś czas. Co zrobił Jesse Lingard teraz? Jesse Lingard to jest nasza ikona naszych rozmów, nie? To jest ten, który biega, ten, który pracuje. Ale to już się kończy niestety. No to się kończy, znaczy wiesz, no ja lubię generalnie takich zawodników, którzy właśnie wiesz, ryją nosem po ziemi i biegają dużo. No ale jakby oni mają swój pułap. Jak chcesz wyżej skoczyć z drużyną, tak, to nie możesz Jesse Lingardem. Nie, no jasne, nie? Jakby to jest coś, od czego możesz wyjść, nie? Potem się możesz rozwijać. No bo kurczę, byli tacy gracze jak, nie wiem, Park Ji-sung na przykład, który też w sumie no, głównie biegał, ale od czasu do czasu faktycznie jakby wyrobił się potem, nie? I faktycznie był dobrym uzupełnieniem składu. No nie był nigdy tym zawodnikiem. Wiesz, plus biegał dla Fergusona. No tak, tak. To też swoją drogą, nie? No ale nie wiem, czy u Lingarda to jest kwestia jakichś problemów, powiedzmy, pozaboiskowych, które wpłynęły na jego formę, a o tym się też mówi. Czy to po prostu właśnie już jest ten pułap, powyżej którego nie podskoczy. No ale no już niech Solskjaer się tym zajmuje. Zresztą o Solskjaera też jest chyba jakieś pytanie. Później to do tego dojdziemy. No, mam nadzieję, że no, jeśli nie w Manchesterze, to wyjdzie na prostą gdzie indziej, no. Myślę, że jakieś tam Evertony i tak dalej przyjmą go z otwartymi ramionami, tak, nie? Wiesz, jak jest Southampton, coś takiego, to on by tam naprawdę mógł rządzić i dzielić, nie? Ale Manchester nie, to jest za wysoko. No nie. Szczególnie teraz, jak wiemy, jak Ole buduje tą drużynę, nie? I on tutaj jednak potrzebuje takich zawodników, którzy będą mogli cały czas chodzić poziom wyżej, nie? A wiesz, że Lingard już się zatrzymał na tym swoim poziomie lingardowskim, nie? Średnią Premier League. Tak, jeszcze jak będzie jakieś jeszcze tak jak mówię, pewnie wrócimy do tego pytanka jeszcze, o ile gdzieś tu jest, chyba jest gdzieś. Tym niemniej, jak nie, to zaraz znajdę, ale no ja generalnie, wiesz, jak masz masę tych takich młodych chłopaków w zespole i no myślę, że na jakimś etapie ci wszyscy trenerzy no są w stanie ocenić, czy gość ma potencjał, czy nie. Jeśli gość ma potencjał i faktycznie ma umiejętności w nogach,
no to w zasadzie jedyne, co stoi przed nim, poza szczęściem, bo to wiadomo też jest potrzebne, i no i tam pracą ciężką, no to jest to, co ma w głowie, nie? Jakby bez odpowiedniego nastawienia mentalnego, bez no, odpowiedniego ustawienia sobie priorytetów w życiu, no to nie osiągnie sukcesu, nie? I to widać, wiesz, widać było na którymś etapie, że tak do, nie wiem, do jakiegoś tam wieku 17-19 lat miałeś masę takich talentów, z czego do dzisiaj w piłce zostaje, nie wiem, dwóch, nie? Czy trzech i to tyle. I niekoniecznie stają się wielkimi gwiazdami. Więc no, tutaj może być tak samo, nie? W Manchesterze też co jakiś czas pojawia się jakiś chłopak właśnie, którego wszyscy obwieszczają wielkim talentem. Całkiem niedawno był Daniel Welbeck na przykład, który po prostu wszyscy jako tam 17 czy 19 latek po prostu wymiatał. No i dzisiaj już no, gra sobie, nie? Ale nikt go, myślę, nie będzie posądzał o jakieś aspiracje wyższe. No i mam nadzieję, że tak się nie stanie z Rashfordem. Rashford ma masę tutaj argumentów za. A jeśli, wiesz, tego typu akcje mam wrażenie, że dowodzą, że ma też w głowie poukładane. No i dzięki temu mam nadzieję, że coś osiągnie. Rashford jednak już przeskoczył ten poziom, gdzie Welbeck się zagubił, to jednak Rashford już jest wyżej. On jednak znalazł tą stabilizację, nie? On na przykład już, jak patrzysz na grę w reprezentacji, nie? On jednak ma już kupę występów, ma już kupę bramek, nie? Też już ma tą stałą w Manchesterze, nie? Że już ma te występy, gra regularnie, aż tak, wiesz, nie trafia na kontuzję i naprawdę przed nim jest fajna przyszłość. Nie? Bardziej ciekawi właśnie, jak Greenwood na przykład się odnajdzie, nie? Bo ten to się może zagubić w pewnym momencie naprawdę mocno, nie? Ale Rashford, ja już wierzę w niego, że on teraz, szczególnie w tym momencie, nie? Jak Ole pod niego robi skład, pod tą dwójkę, nie? Pod trójkę, wiesz, żeby mieć ten przód, czyli Martiala, Rashforda i Bruno Fernandesa za nimi, nie? Który ma tam piłki dogrywać, więc to się tak fajny sezon teraz szykuje. W ogóle jak jeszcze ten Donny van der Beek doszedł, którego jeszcze trzeba gdzieś tam wstawić, bo jeszcze mają, wiesz, Maticza, mają tych wszystkich, ja nie wiem, jak go nich ustawi, bo to nie może teraz, nie mają jednego skrzydłowego, muszą, nie wiem, czy będą grali diamentem, czy jak, ale to nieważne. No ale, wiesz, rysuje się to naprawdę, naprawdę w pięknych barwach, nie? Kurczę, mają Bruno Fernandesa, Jezu, mój ulubiony piłkarz teraz, Jezu, co tam robi? I dawno już nie widziałem, żeby w jakimś klubie przejście jednego zawodnika tyle zmieniło, nie? I tyle dodało, żeby, wiesz, rządził i dzielił, no, totalnie. Ja jestem wielkim fanem tego gościa. Okej. To lecimy na razie dalej. I wiem, że było jakieś pytanie o Manchester, ale go tutaj nie widzę. W takim razie może nie przekopiowałem, to później jeszcze zerknę. W każdym razie, to przejdziemy na razie dalej. Old Man Gary Oldman. Pytanie do Radka i Łukasza. Czy William Shatner jest pięknym człowiekiem? Na pewno piękne wnętrze. I miał piękną karierę do pewnego momentu, ale czy dzisiejszego Shatnera warto lubić? No to nie wiem. Co ma w głowie. Ja go bardzo lubię jako Kirka. Jeszcze lubię do tego momentu, jak nawet wchodził na tą górę. Wiesz, i cudowna piosenka jest z tego, jak wchodzi na górę, nie? No, ale oprócz tego, no dzisiejszy Shatner, no ma sieczkę w głowie i to jest ciężki człowiek do porozmawiania. W ogóle, wiesz, od tych cyrków, jak było z Takejem, jak z tym jego ślubem i z tym, jakie on tam rzeczy wygadywał, nie? No, to jest ciężki człowiek. Zresztą to on jest jednak wychowany w czasach, jak był wychowany, miał do głowy wbite, co miał. Wiesz, czemu ten jego Kirk tak wyglądał, nie? Czemu był tym super ekstra playboyem, który tam, wiesz, podszczypywał. No bo tak. Dawał mordę, potem zadawał pytania, nie? Tak. No, to jest dokładnie, wiesz, to jest Sean Connery swój. Tak jak Sean Connery wtedy był, nie? Tak samo Shatner, nie? No i ja bym dzisiaj już tak za nim nie chodził, nie? Mi się bardziej podoba dużo to, co na przykład Takei robi, wiesz, w sieci, jak się wypowiada, no jak ten. To jest piękny człowiek. No, albo. Ale. Znaczy, wiesz, miał też takie akcje, kiedy mogłeś nabrać trochę szacunku, jak pokazywał, wiesz, dystans do siebie parę razy i do tej swojej roli kilka, jak się na Oscarach pojawił, na przykład, wiesz, zaproszony przez Seta McFarlane'a, ale no, generalnie koniec końców, póki nie dostawał w zamian czegoś, póki nie dostawał w zamian tej okazji, żeby wszystko się kręciło wokół niego znowu, no to już tak dobrze nie było, nie? Także ja mam też mieszane uczucia trochę. No to jest już starszy pan, który ma te swoje przekonania i no i tego już nie zmienisz, nie? Bierzesz Shatnera ze wszystkim, nie? Jak chcesz go lubić, no. No dobra, to w takim razie zlecimy sobie dalej. Czy Roel Reine z genialnym scenariuszem byłby w stanie wyreżyserować wielki film? No, myślę, że nie. Pokazał to już wielokrotnie. Ale nie miał wielkiego scenariusza jeszcze do dyspozycji. No miał tylko bardzo dobre, więc nie wiem, co by było, wiesz. Chciałbym na przykład Blade Runnera zrobił 2049. To by mógł być naprawdę piękny film, a tak mamy tylko tę wersję Villeneuve'a.
która jest innym arcydziełem, ale mogłaby być lepsza. Ale, ale nigdy nie wiesz, nie byłoby lepsze, nie? Nigdy nie wiesz. No. Ale Reni to jest cudowny, cudowny twórca. Ja uwielbiam, jak on wiesz, bierze te rzeczy, których nikt by nie chciał kontynuować, ale on kontynuuje. Trzecią część zrobić z tego Dead Race już jest tutaj. Szósty Król Skorpion, proszę bardzo. Odcineczki Inhumans, dobrze, już robię. No ja też czekam, żeby Marine 8 zrobił na przykład, bo dawno tej serii nie oglądałem, muszę wrócić i to był idealny moment, żeby coś łupnąć. Nie, no nikt. Jest parę serii, które można by jeszcze zrobić. Jakąś Anakondę może nową. O. No. To bym od niego wziął. Co jeszcze takiego? Nie, no jest dużo filmów, które można po prostu kontynuować, nie, w jego stylu. No, ale tak próbując odpowiedzieć na to poważnie, wydaje mi się, że jakby reżyser jest ważniejszy niż scenariusz. Jakby naprawdę dobry reżyser jest w stanie zrobić wybitny film ze średnim scenariuszem, a średni reżyser położy nawet najlepszy scenariusz, nie? I wydaje mi się, że to ma większe znaczenie. Wiadomo, najlepiej jak wszyscy elementy są na wysokim poziomie, no ale... A wiesz, ale Reni, on tam w Holandii u siebie, bo nie jest Holendrem, on teraz ostatnio, pamiętam, że robił jakiś film historyczny taki już na poważnie i ten, i on widzisz, coś tam grzebie, nie? No, nikt tego nie ogląda, ale niech pracuje, nie? Ale widać, że to wiesz, ja jednak jego Twittera śledzę i jestem jedną chyba z 20 osób, które śledzi jego Twittera. I widać, że tam zawsze jest miłość do tego, wiesz, rzuca tam zdjęcia z planu, nie? I fajnie, ja lubię. Albo te jego komentarze do filmu, gdzie on jest taki szczęśliwy, że robi to gówno, nie? Lubię takich reżyserów. To tak, lubię śledzić, wiesz, lubię mieć zawsze jedną taką karierę, którą śledzę takiego gościa, który jest takim zupełnym underdogiem, który robi rzeczy, które nikt by nie robił i chce być wysłuchany, nie? I ja lubię się czuć tą osobą, która go słucha, bo nikt inny tego komentarza nie przesłucha. No umówmy się, kto będzie dowiesz, że do Króla Skorpiona Trójki słuchał komentarza, nie? No, ja jestem tą osobą. My się cały czas przymierzamy do tych Królów Skorpionów. Na razie jako rozgrzewkę obejrzeliśmy Blood Rain, bo... Pierwszą? Pierwszą. A to chujowo, trzecie się zaczyna serio. Nie, pierwsze jest fajne, bo masz tych naprawdę dobrych aktorów, którym się tak kurwa nie chce. I Mitlofa, który jest tym takim bardzo przesuwanym wampirem, hedonistą. I chyba on jako jedyny wie, w czym gra. I jest ten Michael Madsen, który tak stoi przez cały film, jak go zabijają, wbijają mu tak dusz w ogóle, prosto w żebra, a on tak... Każdy Blood Rain masz tego właśnie aktora, który kojarzy z tych wiesz, filmów na VHS-ach jakichś B-klasowych czy coś, który gra tego wampira takiego zmanierowanego, zmęczonego, jak w Trójce jest ten Michael Paré, który jest cudownym aktorem, kocham gościa, ale gra tego wampira, który wolałby być malarzem niż nazistą, jak pewien inny znany nazista, nie? Który też wolał być pewnie malarzem, ale się nie udało, więc zrobił inne rzeczy, skurwysyn jeden. No, ale tutaj była dokładnie ta sama sytuacja i na to się dziwnie patrzy. No ale w każdym razie, jeśli ktoś nie widział Blood Rain, to... Tak, trójeczka jest na Netflixie, można sobie odpalić bez problemu. Oj, trójeczka to może być ciężka przyprawa generalnie, jak tam się tak się kręci w tym jednym domu, w tym jakimś burdelu czy czymś. Ja polecam, na moim kanale jest komentarz, jak ktoś chce sobie umilić, to jest reklama teraz w tym momencie, proszę bardzo. Każdy sposób jest dobry, szczerze, żeby ten film sobie umilić. No dobra, to dalej. Mieliśmy Rolla Reine. Okej. Okay. W ogóle najwięksi reżyserzy to zawsze z Holandii, nie? Rolla Reine, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. A. Czy pamiętacie odcinki Inhumans Reinego? Ja nie, bo staram się zapomnieć generalnie o odcinkach Inhumans. Ja też. No niestety, tam to został za słaby scenariusz. Nawet on tego nie uratował. No. Nawet się aktor nie chciał. No dobra. I dalej. Kolejne pytanko od Oldmana, Gary'ego Oldmana. Radku, nie wiem czemu, ale w MacGruberze najbardziej śmieszna jest scena, gdy MacGruber ma wejść low profile na imprezę Vala Kilmera i wbija tam w białym garniturze do muzyki Take Me Home Tonight. No bo to tak działa MacGruber, to jest klasyczny MacGruber, proszę. Ja uwielbiam to, jak on zawsze te radio wyciąga, wiesz, tego Blaupunkta swojego, którego miał przez lata schowanego jak Rambo, to był ten jego nóż, tylko on miał Blaupunkta. I chodzi, wiesz, na imprezę, żeby załatwić sprawę z przytupem. U niego nie działają te, wiesz, jak dzisiaj działają tajni agenci. To jest MacGruber, on chodzi jak chodzi. Nie, kocham MacGrubera. No też się będziemy pewnie niebawem zabierać za oglądanie, bo kończą już się parodię generalnie, bo stwierdziłem, że z racji tego, że Marta nigdy nie oglądała, a ja sobie chętnie przypomnę te wszystkie rzeczy, no to zaczęliśmy oglądać absolutnie wszystko właśnie, wiesz, Top Secret, Airplane, Nagie Bronie, wcześniej Police Squad, Austin Powersy mamy już też za sobą, Lockhart i tak dalej, no to się zbliżamy i niedługo się skończą wszystkie. Wiesz co polecam? Film, który został zjechany mocno w czasie premiery, a który ja oglądałem też w Warszawie, jak byłem tam z Kubą i Zeturem.
To był Holmes z tym, z Willem Ferrellem i A tak, pamiętam. Już pamiętam, że za dwa razy wspomnieliście o tym filmie. Za każdym razem reaguję... Oglądałeś czy nie oglądałeś? Nie, nie oglądałem. Ja za każdym razem, jak przypominasz Holmesa, ja mówię... Widziałem trailer, był okropny, a to mówisz, nie, trailer był chujowy, ale film jest dobry. To jest super, wiesz, bez tych czasów, wiesz, jak to tutaj wszystko działało, jak szowinizm, maczyzm, to jest tam pięknie zagrane i to w takim stylu, wiesz, farelowskim, w ogóle tam jest najlepsza scena na świecie, jak pijani Holmes i Watson poszli do tego, na pocztę, żeby wysłać dick pica dziewczynie, która się podoba Holmesowi. I wiesz, i ten typ rysował go, nie? I on, nie, tutaj dodaj więcej tego, tutaj tego, nie? A to jest tak piękny żart z epoki, nie? O, kocham, to jest mój typ humoru, przepraszam. No, u mnie Will Ferrell dostał trochę punktów za ten Eurovision Song Contest, czy jak to tam się nazywało. Złota epoka Farella, te Blaze of Glory, Bracia Przyrodni, kurczę, to jest tak dobre kino, jest ten Ricky Bobby, Demon Prędkości. Total Eganites. Tak, to było w oryginale, no. Mhm. I to był ten złoty okres, był naprawdę fenomenalny, tam jest tyle dobra i ten John C. Reilly, który też grał w tych genialnych komediach, to da beka z tych biopików muzyków. No, Lockhart. Dewey Cox, nie? Tak, Lockhart, no. Historia Dewey'ego Coxa. Wiesz, to jest tak genialnie napisany film. To jest fantastyczne. No i przez to, że właśnie Lockhart nie robi nic specjalnie skomplikowanego, po prostu bierze te wszystkie tropy z tych filmów, tak. Biopików. Trochę je totalnie serio. Ale wiesz, totalnie serio, w ogóle bez, nie. Wiesz, ten, ale przez to, jak bardzo to wszystko jest... wiesz, sztampowe i takie mega, mega podniosłe, a jednocześnie zderzone jest po prostu z historią kura muzyka, który chce grać, śpiewać i tyle. To jest cudowne. To są biopiki wszystkich tych znanych osób i one są tak, jak były, nie? Masz tak, i to właśnie przez to, że te sceny są wzięte jeden do jednego po prostu, nie? Z tych filmów nie wiem, o Morrisonie, o tym, o właśnie... Bob Dylan, nie? No, o Bobie Dylanie, o tym, no. Beatlesach, masz właśnie ten okres hinduski Beatlesów, który jest dokładnie na żywca, co oni robili, nie? Ale w ogóle jak Beatlesów tam wybrali, masz Paula Rudda, który gra, o ile dobrze pamiętam tego, Ringo Starra chyba, nie? No któregoś z nich, ale wiesz, w ogóle Paul Rudd jako Beatles, nie? To jest tak idealny wybór. No i tam Jack Black jest tym McCartneyem, nie? Tak. I'm the most important Beatles. Tak, Jack White jako Elvis też jest... To jest najlepsze cameo w tym filmie w ogóle, jak wchodzisz Jack White, zaczyna gadać takim bełkotem totalnym. Albo jak się pojawia ten... kurczę, jak się nazywał? Ten młody... Jako Buddy Holly. A, no. O, fuck, nie pamiętam, kurczę. W każdym razie, i wiesz, Buddy Holly, który ma tam 1,50 m i... No, witam, dzień dobry. A w ogóle te wszystkie sceny, jak pokazują, jak się zmieniało podejście, wiesz, do narkotyków, nie? I tylko pochodzi z tego zamkniętego, ktoś tam ci pali, duj, tylko tego nie rób, to są narkotyki. One dają ci tylko, wiesz, przyjemność, nie rób tego, nie możesz tego robić. Nie? No, okej, jeśli są jakieś skutki uboczne, no to dobra. Nie ma skutków ubocznych, ale nie bierz, nie wiesz tego. Nie, jak ktoś nie widział Dewey'ego Coxa, to polecamy. Piękny. No, cudowny. Nie musicie żadnego biopiku później oglądać. Tu macie historię wszystkich muzyków, których znacie. Na raz. No. Właśnie, może lepiej obejrzyjcie te biopiki, bo później jak będziecie chcieli wrócić do któregokolwiek z nich, to się nie da już. Spróbujcie obejrzeć ten film, a później na przykład Bohemian Rhapsody. Nie da rady. Tak, nie da rady, bo jak widzisz tą scenę, jak oni... W każdym filmie jest ta scena, jak ci muzycy idą do tego chujowego, znaczy tego nieprzyjemnego producenta, który mówi, nie, kurwa, nie wydam wam niczego, spierdalajcie, nie nadajcie się do niczego, nie? I puszczają w końcu muzykę i tak, no dobre, nie? Dobrze, tutaj wydam wam tę płytę. A w Lockhart jest ta cudowna scena, jak ten typ tak mówi, nie ma szans, nie wydam. Tak puszczają mu tę płytę, tak po pierwsze schudzi, no super. To jest tak piękne. Kocham wszystko w tym filmie, o matko. No, zdecydowanie mój ulubiony jest tutaj z grona tych twórców, o których mówiłeś. No ale dobra, dam szansę jeszcze temu Holmesowi w takim razie. No dobra, to lecimy sobie dalej w takim razie. Okej. Okay. Dalej MacGruber. Albo gdy MacGruber zastanawia się, czemu postać Vala Kilmera go nienawidzi, bo przecież tylko odbił mu dziewczynę, kazał jej usunąć jego dziecko i tak dalej. Okej, to jest koniec wypowiedzi o MacGruberze. To jest koniec? To jest urwane? Nie, tak, to była przerażająca scena. Tam jest naprawdę drama MacGrubera, nie? I Val Kilmer gra cudownie złego.
Ale nie chcę spoilerować, bo to jest sama końcówka. No nie, nie spoiler, dobra, to nie spoiluj, bo mówię, będziemy pewnie oglądać. Jak będziesz chciał, to potem możemy zrobić materiał. Może nie, ja chętnie pogadam o MacGruberze, szczególnie, że się zbliża serial, więc jest to do pogadania. No, no właśnie, właśnie, właśnie. No, ale mówię, w rewanżu Top Secret jeszcze zrobimy. Bo Top Secret jest autentycznie moją ulubioną komedią chyba ever. Tak, wiesz co, to wy zobaczcie MacGrubera, ja sobie przypomnę Top Secret i zrobimy podwójny odcinek. O, dobra, okej, okay, dobra, postanowione. I ostatnie pytanie z tej serii, czy Weird Al Jankowicz powinien... Czy powinniśmy czytać to Jankowicz, czy Jankowicz niech będzie, Jankowicz, dobra. Jankowicz, zawsze Jankowicz, jak... No, to, tak, ale się teraz zastanawiam, że kurde, w sumie, czy Amerykanie też tak czytają? Nie wiem. Dobra, nieważne. Weird Al Jankowicz. To jest beka z Bałkanów, nie? Więc znaczy z tego takiego, no... Czy powinien mieć pomnik? Nie ma pomnika? Podejrzewam, że już ma, nie jeden. Nie, po latach już Weird Al nie śmieszy tak jak za dzieciaka. Nie, pewnie, że nie. Ale jednocześnie po latach zaczynasz doceniać, że to jest w sumie spoko typ, nie? Który tak, po prostu prywatnie jest bardzo okej. Okay. I którego, wiesz, którego zawsze to bawiło, co robił. Nie widać, że on to robi na siłę, tylko zawsze ma z tego jakąś radochę, nie? Plus, wiesz, że ta piosenka o Wejderze, która była przeróbką American Pie, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie za dzieciaka słyszałem, nie? To bye, bye, jaki sam Anakin guy, maybe Vader someday later, coś tam. No, już jak przez głę to pamiętam, ale było zabawne. I UHF jest dalej super filmem. Okej, okay, jest pomnik Weird Ala w... Na Manhattanie było. A okej, okay, już nie ma, ktoś ją zdjął, ale była, więc może jeszcze gdzieś ktoś ją przyniósł. Wszystko ma swoje pomniki. Gundam ma swój pomnik. Żyjemy, wiesz, w czasach ulubowania wielkiego pomników. No pewnie. No. Każdy może mieć swój pomnik, więc podejrzewam, że Weird Al ma już ich przynajmniej kilka. No dobra. I ostatnie pytanko, seria pytanek od Oldmana, Garego Oldmana. Jaka jest wasza opinia o panach? Stanowski, zakładam, że Krzysztof Stanowski, bo dalej jest Mateusz Borek i Michał Pol i Billy Zane. No to z tej czwórki to Billy Zane generalnie jest moim faworytem, najbardziej lubię. Podejrzewam, że najwięcej bym się z nim zgadzał generalnie. Ja się najbardziej cieszę, jak zawsze widzę w filmie Billy'ego Zane'a. Ma zawsze taką twarz przyjemną, nawet jak skurwysyna, to wiesz, że to jest Billy Zane, to jest Billy Zane. Wiesz co, Billy Zane jest jednym z tych aktorów, którego ja najpierw znałem tylko i wyłącznie w związku z tym, że grał w Titanicu, tego tutaj złego typa. A jeśli gra w Titanicu, to myślałem, że to jest taki super wysokoprofilowy aktor, który wiesz, który jest gwiazdą. Ja miałem tak z paroma aktorami i dopiero po jakimś czasie dopiero się orientowałem, że okej, chyba jednak nie. Christopher Lambert zawsze był dla mnie tym aktorem, który jest tym, wiesz, najlepszy, kurczę, aktor, jaki może być, nie? On tam w jednym szeregu z tymi wszystkimi największymi gwiazdami, Robertem De Niro, Alem Pacino i Christopher Lambert tam. A później zorientowałem, kurwa, on gra w jakichś B-klasowych śmieciach tylko i wyłącznie, nie? No i widzę to samo. Ja pamiętam, a bo on, bo czekaj, czy Lambert nie grał przypadkiem Popiełuszki? Tak, u Agnieszki Holla, do ile dobrze. No to okej, okay, dobra, to stąd mi się to wzięło prawdopodobnie, poza Nieśmiertelnym. Bo Nieśmiertelny był oczywiście hitem, ale jeszcze był tutaj ambitna rola, tak, wielkiego Polaka, więc... księdza chyba, to tak, było, tak, tak. Nie dobrze pamiętam. A i jeszcze ten, a z Billym Zane'em było tak, że właśnie jak on gra w Titanicu, to on się wydawał takim tym aktorem, wiesz, jak ze złotej ery Hollywood, nie? I mówisz, on z tą twarzą, no, musi grać wszystko, tylko ja nie oglądam jeszcze tych filmów, bo jestem za mały, dorosnę do nich i będę kiedyś wiedział, że to jest, wiesz, nowy Cary Grant, nie? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, kim jest Cary Grant, ale mówię, teraz, wiesz, on miał tą twarz, on spokojnie mógł być, wiesz, tym typem aktora, nie? No tylko, no, się nie powiodło i, wiesz, i teraz, no, najczęściej tego widzę w tych właśnie, wiesz, Crew Scorpion 3, czy coś w tym stylu, nie? Jak już... Blood Rain. No, szkoda, bo ja go strasznie lubię, ale też, wiesz, to nie jest tak, że on musi w tym grać, że on tam dorabia, że to są jakieś, wiesz, jakieś grosze, gdzie on... Coś, żeby mieć na życie, nie? To jest dalej typ, który ma swoją kolumnę chyba w Timesie, czy... Już nie pamiętam w którym, ale w tej wysokoprofilowej gazecie amerykańskiej, nie? Gdzie tam jest, on odpowiada na pytania, wiesz, ma z tego normalną kasę i fajnie. Kurczę, on fajnie sobie żyje dalej i też dobrze wygląda cały czas, dobrze się trzyma. I to jest typ, który powinien w końcu Lexa Luthora zagrać. Bo on łysy jest idealnym Lexem Luthorem. On twarz jest dalej... właśnie taką. Tak, i on ma to, wiesz, to ten taki glamour luthorowski, nie? Jak, wiesz, jak dać go razem z Henrym Cavillem. O matko, to było cudo. A to reszta jest postaci. Tak. No tak, jeszcze zresztą postaci. Krzysztof Stanowski, Mateusz Borek, Michał Pol. To o Krzysztofie Stanowskim ja się nie będę wypowiadał, bo to jest dla mnie jedna z negatywnych postaci generalnie w dziennikarstwie albo w ogóle, nie wiem, w przestrzeni publicznej. Nie wiem, do Borka nic nie mam w sumie. Do Michała Pola w sumie też nie. Poza tym, że Michał Pol to jest taki boomer trochę w sumie i masz wrażenie, że... Ja lubię śledzić Pola. Jakbyś trochę tatę słuchał, no. Jakbyś śledził to, co tata pisze w internecie, nie? Takie...
to już jakby nie jest ten humor, ani nie są to takie, nie czuję wspólnego języka zupełnie, nie? Gdzie Mateusz Borek jest trochę bardziej typem takiego profesjonalisty, nie? Więc trochę inaczej się go odbiera. No, ale z tego grona to żaden nie jest dziennikarzem sportowym, którego bym lubił ani śledził. Moim ulubionym dziennikarzem sportowym jest Michał Okoński. I to jest typ, którego absolutnie uwielbiam za jego podejście do choćby Ligi Angielskiej i jego to, co tam pisze, czy w Tygodniku Powszechnym, czy w internecie. To też bardzo lubię. Ja jeszcze lubię bardzo Leszka Mileckiego, którego od lat śledzę. On ma super felietony, świetnego ma fanpage'a i też on pisze na takie tematy, wiesz, i takim stylu, który mi bardzo pasuje, nie? Nie próbuję też robić siebie, wiesz, gościa, który się zna na wszystkim, tylko zna się na konkretnych rzeczach i o tym pisze, nie? No to mam właśnie problem ze Stanowskim, który jest znawcą wszystkiego, nie? No, ale dalej ich śledzę, bo są dalej ciekawi ludzie, wiesz, ja ich mam na Twitterze wszystkich i bo to, wiesz, na przykład jak jest jakiś mecz, jak Barcelona gra, to muszę sprawdzić, co Stanowski napisał. Teraz jak była ta drama z Messim wielka, no też pierwsza osoba, którą chciałem sprawdzić, co będzie o tym mówił, to był Stanowski, nie? Ja mam wystarczająco dużo, wiesz, takich mocno zaangażowanych kibiców Barcelony w social mediach, że nawet nie muszę zaglądać do Stanowskiego, żeby, no to też, żeby to też. No, czuć atmosferę. Ale mówię, wiesz, ja mówię, no... Nie lubię. To nie są osoby, które, wiesz, w pierwszej kolejności śledzę i z którymi jestem ciekaw ich opinii, ale nadal chcę ich śledzić, nie? No tak właśnie jak Pola, nie? Których lubię sobie przeczytać gdzieś tam na Twitterze, nie? No. Żeby wiedzieć, co się dzieje. Wiesz, w ogóle ja w ogóle lubię się orientować, co się dzieje właśnie w piłce, nie? I mieć tą cały zakres ludzi, którzy się tym zajmują, nie? Nawet, no pewnie, no to wiesz, to że kogoś nie lubi, nie znaczy, że się ma go nie śledzić, tak. Nie? Jakby to nie... Ale jeśli kogoś polecam, to mówię, Okoński, Milewski... No. No, aczkolwiek no, ja akurat Stanowskiego nie jestem w stanie śledzić, bo jest bardzo w kurwie, no ale to myślę, że to też zasługa jakby tego, że gość jest jakiś. A jeszcze jakby kogoś polecić, to Michał Zachodny. Nie wiem, gdzie on tam teraz publikuje, czy dalej jest w Gazeta.pl, czy gdzieś indziej, ale ja gościa śledzę od czasu, kiedy był po prostu blogerem i pisał dużo o piłce. I wiem, że się zna na to właśnie, szczególnie jeśli chodzi o analizę spotkań, taktykę, tego typu rzeczy, a mam wrażenie, że generalnie w mediach sportowych jest bardzo mało ludzi, którzy faktycznie analitycznie są w stanie coś tutaj opisać. Właśnie w tych, w social mediach się dużo tych osób przejawia, które naprawdę fajnie piszą o piłce, nie? Nawet nie w social mediach, tylko ci, którzy też komentują gdzieś są na stadionie, na przykład Two Angry Men są super, nie? Oni naprawdę się znają na piłce, widać, mają fajną dynamikę ze sobą. Mistrzowie Polski to jest bardzo fajny fanpage, który zajmuje się piłką, nie? Więc jak się poszuka, to naprawdę kupę dobrych opinii, ciekawostek nie się znajdzie. Mhm. Dobra, słuchajcie, jeśli macie coś do polecenia jeszcze, to możecie śmiało opisać w komentarzach. Co myślicie o filmie Król Skorpion 3? 3 to który to był? To był ten, co oglądaliśmy? Chyba tak. Czekaj, tak, trójeczka to było... To mogę się powiedzieć, to bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobało, że ogarnął wszystkie możliwe mitologię świata w jednym filmie. I na końcu ci dobrze wygrali, więc super. Poczekaj, ja sobie sprawdzę, czy to jest odkupienie, bo teraz, wiesz, mam zanik. Tak, oczywiście, że to jest odkupienie. To jest Billy Zane, który grał tego złego wataszkę, który chodził cały czas z tym... kamizelce i z gołą klatą. I miał tam jakiś naszyjnik, nie? Taki... Ja myślę, że on tak chodzi po domu po prostu. Tak, ale rozłożone te długie włosy, z tym jednym takim spadającym na oko, nie? I tam Ron Perlman grał tego wioskowego króla, który tam prowadził tą drugą ekipę, nie? I to było super. I ten nasz, ten Matiz Yahu się tam bujał między nimi, nie? Tak, ja chętnie sobie to przypomnę, bo ja tam już mi się to tak zlało wszystko w jedno. A my oglądaliśmy wtedy, pamiętaj, trójkę i czwórkę, bo w czwórce było to, że oni już byli dwa ziomki biegały po lasach tylko i to było wszystko. To był ten odcinek Herkulesa, wiesz, gdzie Herkules i Olaos się bujają i nie wiesz, o co chodzi zupełnie, nie? Ja totalnie sobie chętnie przypomnę jeszcze raz te filmy właśnie, tą trójkę i czwórkę. No i teraz jeszcze piątka doszła, której nie widziałem, gdzie gra ten typ z Black Sails, Zach McGowan czy jakoś tak. No, więc... pamiętam, że to nazwisko się często pojawiało, że no, to by był dobry Geralt, no... Ja myślę, że za wysokie progi tutaj jednak mimo wszystko. Tak. To raczej Król Skorpion. Raczej Król Skorpion, tak? To może... Jest, ja to wszystko, wiesz, ja to wszystko na Blu-rayach mam. Serio, w ogóle to możesz znaleźć za dwie dychy gdzieś w MediaMarktach, w tych koszach i masz, wiesz, Dead Race 2, wszystko Rayniego znajdziesz w tej chwili. Całą kolekcję sobie zrobić. Dobrze być fanem po prostu, bo masz bardzo łatwy dostęp. To jest najlepsze, że masz te na przykład filmy, które są wysokoprofilowe i wiesz, masz obcięte z dodatków, nie? Bierzesz taki, wiesz, film Rayniego, masz materiał z planu, making of, wywiady, komentarz reżyserski. Zawsze pełna, wiesz, klasa. No, bardzo dobrze. Dobra, zbliżamy się do godziny i mamy jeszcze te pytania od Sebastianosa, więc proponuję, i tu jest dużo małych pytań, więc proponuję po prostu bardzo ekspresowo odpowiadać na każde z nich po kolei. Wiesz, jak kwestionariusz.
Więc tak, w ogóle najpierw jest seria pytań do ciebie tylko, więc zaczniemy od tego. Cześć, seria pytań od Radka. Oczywiście od Sebastianosa. Sebastanosa. Sebastianos mi się skojarzyło chyba z tym, że wymyślałem niedawno jakieś pseudonimy, że pamiętam, że sobie wymyśliliśmy z Martą pseudonimy do tego, do jak graliśmy w Titan Quest i trzeba było sobie greckie imiona wymyślić. W każdym razie dobra, Sebastianos. Pierwsze, czy Ron Perlman jest pięknym człowiekiem? Jest pięknym człowiekiem wewnętrznie. jest pięknym człowiekiem. Ej, ja myślę, że ciekawa uroda to jest uroda. Nie, ja bardzo cenię. On ma taki, wiesz, jak go widzisz, to wiesz, że jest real deal, nie? Tutaj się będzie działo. Ja uwielbiam jego wejście w tym, w Pacific Rim. O, tak. Wiesz, że wchodzi Ron Perlman, wiesz, że on tutaj rządzi wszystkim. Wiesz, no. Jak trzeba będzie, to zaraz wyrwie serce temu potworowi i ci da na talerzu. Nie dyskutujesz, no, to prawda. Drugie pytanie. Czy Sylvester Stallone jest pięknym człowiekiem? Jest, najpiękniejszym. No. Ja myślę, że niektórzy mogliby mieć jakieś wątpliwości, że o, już ma swoje lata, już tak, wiesz, nie jest ten Sylvester Stallone co kiedyś. Jak, kurwa, wchodzi w Guardians of the Galaxy Volume 2, w tej, kurwa, kurtce, jako ten przywódca tych, kurwa, piratów kosmicznych. Kurczę, ale jak widzisz jego twarz, widzisz, ile ona widziała, widzisz, jak ona jest wyrzeźbiona idealnie, nie? Kurde, tak się starzy jak Stallone. Wystarczy jego Instagrama zobaczyć, jak on napierdala. On wygląda, wiesz, jak 30-latek w tej chwili, nie? Naprawdę jestem... Serio, jakoś pojawi w tym cameo w jednym. Jeszcze właśnie mówię, tam ma taką super stylówę, nie? Gdzie po prostu tylko mu dodaje. To by się sobie, kurwa, wygląda lepiej niż wyglądał po prostu, jak grał w tych wszystkich filmach lat 80. On i Arnie, ja się tak cieszę, że oni naprawdę się trzymają tej swojej, wiesz, siłkowego trybu życia, nie? Że wyglądają dobrze. No jest dobrze. Jak dobrze, że oni nie odpierdalają żadnych rzeczy, nie? Po prostu nie wychodzą jakieś afery, żadne historie, tylko prowadzą te swoje życia, mają rodziny, wiesz, wszystko generalnie się układa, no na pewno jakieś swoje problemy, to oczywista sprawa, ale wiesz, nic co by wypływało gdzieś tam dalej i widzisz tych bohaterów ze swojego dzieciństwa i widzisz, że są spoko i czujesz, że coś, no, że jednak coś jest ta kotwica, której się można trzymać. Jest jakieś dobro w tych ludziach, nie? Ja polecam każdemu przeczytać biografię na przykład Arniego, nie? Który tam pokazuje, wiesz, jakim jest spoko człowiekiem, nie? Że nigdy nie miał jakichś odpałów, wiadomo, że tam te zdrady czy coś, ale też ta z synem, wiesz, no nie ukryje zresztą tego, że ten syn tam, którego na boku zrobił, to jest jego syn, bo on wygląda dużo bardziej jak no przypomina Arniego, niż jego prawdziwe dzieci, nie? Też jest, wiesz, wszystko się ułożyło, nie? Nawet jak coś tam mieli, to teraz jest okej, nie? No i mama Stallona żyje jeszcze, no to jest przepiękne, nie? Że ona tam już, wiesz, ma 150 lat, a dalej wszystko okej. Spoko. Tak. Czy Warwick Davis jest pięknym człowiekiem? Jest, no. Już mamy materiał o Karle, tam zapraszamy, tam jest chwalenie Warwicka Davisa na wszelkie sposoby. Nie, yeah, Warwick Davis jest super. Mam nadzieję, że będziemy go widywać jeszcze tu i tam. No. No, jest świetny. Najlepiej w jakimś filmie ze Stallonem i Spermanem razem. Tak. No, niech zrobią grupę uderzeń po prostu. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, niech obejrzy Willow. To jest po prostu opus magnum, jeśli chodzi o Warwicka Davisa. Pytanie numer 4. Czy wróci kiedyś moda na spodnie dzwony? No mam nadzieję, że wróci. No musi powinien wrócić, no kurczę. Dopiero co mieliśmy spodnie, które są wąskie w nogawkach, więc teraz jakby prawidłowość mówi, że teraz powinny być szerokie niemawem w modzie. Dzwony są tak wygodne, tak przewiewne, a te, wiesz, tam jak rurki są tak ściśnięte zawsze. No łóżka nie oddycha. No cóż. I ostatnie pytanko z tej serii. Czy wróci moda na bokobrody i wąsy? Powinna. My teraz jesteśmy w trybie Red Dead Redemption. U nas trwa w najlepsze. Widzieliśmy... Tyle bokobrodów z wąsami w ostatnim czasie, że dla nas wróciły. W naszym świecie są cały czas. Aczkolwiek mam wrażenie, że na wąsy wróciła w jakimś tam sensie. Może nie, wiesz, nie tak, że wszyscy noszą, ale... W ogóle ale na taki... widzę, którzy mają wąsy, nie? No nie, ale ja pamiętam taki moment, kiedy no, nikt nie miał wąsów, nikt nie nosił wąsów, bo to się wydało mega obciachowe. A wiesz, jak wróciła moda na lat 80. I nagle okazało się, że to, co jest ortalionowe i kolorowe i tak dalej, jest fajne, no to wróciły też wąsy. I wiesz, miałeś, nie wiem, Dawida Podsiadło na przykład, który bujał się z tymi wąsami i masę innych w ogóle ludzi, wiesz, z pierwszych stron gazet plotkarskich i tak dalej. Wszyscy w wąsach i nagle się okazało, że spoko. I dobrze, bo wąsy są fajne. Nie, no jak wiesz, jak teraz właśnie jakbyś Podsiadło i ci młodzi, nie, teraz A więc na przykład, ten youtuber, nie, też z wąsami biega i widzisz, spoko. Ja bardzo lubię wąsy, ja wiesz, nie, Dawid Podsiadło, A więc, to są dwie osoby, które mają wąsy, więc wiecie. No ale ja, od czegoś trzeba zacząć, nie, no tak. Powroty. No a ja jestem, od zawsze byłem wielkim fanem wąsów, bo wąsy to jest piękna rzecz, mój ojciec świętej pamięci zawsze miał wąsy, nie? I ja zawsze jak tam tata sobie, wiesz, wspominałem gdzieś tam ten i zawsze z tymi wąsami mówię, kurde, będzie ten moment, kiedy będę miał te, wiesz, 18 lat, jak ojciec sobie wąsa zapuszczę, nie? Ale to później było już gorzej, nie? Mówię, tato, przepraszam, ale no nie mogę tego zrobić w tym momencie, ale teraz
Już jest taki okres, że może, ja zaraz mnie zobaczycie z wąsami, no. Ja nie mogę, bo ja z wąsami to jak Sapkowski. To po prostu wyglądam jak taki totalny Janusz. Po prostu nic się nie da zrobić. Aczkolwiek może kiedyś się jak wiesz, jak będę miał 20 lat więcej i będę w stanie w ogóle wyhodować sensowne wąsy, to bo niestety moje geny są czysto po ojcu, więc generalnie zarostem na twarzy jest ciężko, za to przynajmniej o włosy się nie będę musiał nigdy martwić. I uda mi się wyhodować zarost, to sobie zapuszczę taki cieniutki, jak wiesz, John Waters, jak nie? John Waters, i ty od razu idziesz, wiesz, prokuratora masz na głowie. Ja bym chciał... Oj, tam. Ja teraz i tak wszyscy w masteczkach chodzą, nie? Ja w ogóle chciałem w Red Dead Redemption mieć takiego wąsa, takiego właśnie, taki wiesz, tylko taki pasek nad ustami. Nie można, no może mieć taki malutki, ale to nie to. Na PC bym jakiegoś moda zainstalował, na pewno są, ale na konsoli no nie bardzo. Ja po pierwsze, ej, kurczę, ja bym z wąsem dobrze wyglądał, mówię po ojcu, nie? Całkiem? Nie, no pewnie. Nie, jest chyba spoko, muszę kiedyś spróbować. Nasza rozmowa, pierwsza przed nagraniem, pierwsze 5 minut to było o tym, jak pytałem Łukasza, czy mam sobie zostawić wąsy w Red Dead Redemption, czy mam zgolić brodę i zostawić wąsy. Tak było. I to było 10 minut. Mogliśmy to nagrać, nie? Czy mam biegać z wąsami. Tak. Czy moja odpowiedź to była, słuchaj, musisz pić ten środek na porost włosów i wtedy rośnie ci, broda ci rośnie tak szybko, że jak jesteś w mieście i masz blisko fryzjera, to możesz zawsze mieć te wąsy tylko, ale jak już wyruszysz gdzieś na polowanie w dzicz, zawsze wrócisz z wielką brodą, nie? Chcąc, nie chcąc. No i to działa, naprawdę. Więc wąsy spoko. To trzeba będzie kiedyś zrobić materiał o słynnych wąsach. Ja bym się ogolił... Z Johnem Watersem na miniaturce. Tak, zrobimy, bo kurczę, jest tyle dobry Wyatt Earp i... O matko. Ja w ogóle bym się ogolił do tych Tom Elliot. Tylko wiesz co, ja się od dekady nie widziałem bez brody. I ja się boję bardzo. Zobaczcie bez brody. Nie wiem, ta twarz będzie taka malutka czy coś. To ja zaraz ci w FaceAppie pokażę. Ja już przerobiłem Radka Pisulę w każdym w ogóle tutaj wariancie, jak się bawiłem aplikacją. Bo Radek jest bardzo wdzięcznym tutaj obiektem, bo z jakiegoś powodu ciebie ta aplikacja naprawdę całkiem nieźle, wiesz, jest w stanie, wiesz, odwzorować. Ja jestem tą defaultową twarzą, którą nie rozpoznaję. Tak. Jak wiesz, jak jest jakiś fanart, to ja jestem tym królikiem. Nie ma seksu. No dobra, słuchajcie, to przejdźmy jeszcze szybko dalej. Co sądzisz o PRL-u? No ja mam to szczęście, no szczęście czy nieszczęście, że no ja urodziłem się już po PRL-u. Już we wrześniu 89, więc no nie załapałem się. Aczkolwiek znam z opowieści rodziców, tylko że no to znam też tylko ich perspektywę, nie? Więc... Ja się jeszcze na ostatni rok załapałem. Jestem dzieckiem PRL-u. Nic nie pamiętam, bo się dopiero rodziłem, ale widzisz. Nie wiem, wiesz co, ja pamiętam ze wspomnień i to było, wiesz, różnie, ale teraz dobrze, źle. No jak w każdej epoce, nie? No to już też ten, no PRL był jaki był, nie? I już jest powiedziane o tym wszystko. No był jaki był, życie się toczyło, no, nie? Jakby... Tak, ludzie żyli, wiesz. Niektórych to połamało, niektórych to utwardziło, nie? No. Co sądzisz o piosence Take Me Home Country Road? Piękno, o matko, kocham ten kawałek. O matko, w ogóle John Denver. Wiesz, kiedyś pamiętam jak na studiach, jak się cieszyłem, że znalazłem takie zajebiste wydanie Johna Denvera w steelbooku. Wtedy wiesz, że miałem kasę studencką, prawie nie miałem pieniędzy, ale mówię, muszę mieć Johna Denvera na płycie, nie? I mam ją do dzisiaj. Kiedyś ją pokażę, żeby nie było, że kłamie. Przyniosę ją tutaj i pokażę w jakimś Q&A, bo mam piękne wydanie Johna Denvera. Kocham Johna Denvera. To jest rzecz, którą najlepiej sobie jeździć do biegania, słuchać, gdzieś jak jeździsz gdzieś daleko tym pociągiem, na przykład nad morze, sobie puścić, wiesz, i tak patrzeć przez to łany zboża oglądać, a tam leci, wiesz, Take Me Home, Country Road, West Virginia. Nigdy nie zobaczę West Virginia, ale posłucham się Johna Denvera, no. A to jest taka Ameryka w pigułce, nie? Albo I'm living on the jet plane, no sam płacz. Nic, tylko iść z kuzynką na siano i... No nie tak! Czysta Ameryka! Nie tak! Nie mów mi tak o Johnny Denverze, to jest naprawdę wielki twórca. Dobrze, dobrze, żartuję przecież. Aczkolwiek ja lubię ten utwór, bo oczywiście stał się bazą do jednej z przyśpiewek na Old Trafford, Take Me Home, United Road. I... Siłą rzeczy się lubi. Jedno, jaki by nie był drugi Kingsman, to dobra scena jest z tą piosenką. Scena jest chujowa, piosenka jest fajna. Scena jest okropna. Bo wiesz, że kurwa to jest po prostu... Nie było absolutnie żadnego powodu, żeby uśmiercać postać. Jezu, kurwa, jak ja nienawidzę drugi Kingsman. Dobra. Który nick jest lepszy? Sebastanos? Czy Seba Shao Kahn?
Sebastanos jest tutaj moim faworytą, zdecydowanie. Sebastung sobie zrób. Aczkolwiek jakbyś grał w, nie wiem, w jakąś grę z greckimi klimatami, to rozważ Sebastianos. Albo Sebaraka. O, Sebaraka, kurde, to jest lepszy niż Sebastian. Gdybyś był Japończykiem, to jak chciałbyś mieć na imię? Kazuya Pisula? Akira. Albo Akira Pisula, brzmi o, super. O, jest Akira, no to super. To Kazuya Pisula. Nie, ja nie chciałbym Kazuya, bym chciał Akira. Albo Kojiro Pisula. Kojiro Sasaki. Albo Tsubasa Pisula. To nie wiem, że to jest nazwisko, ale będzie Tsubasa. Okej, to jest pytanie jedno do wszystkich, więc je zostawię na ogólne Q&A. I ostatnie, to już nie pytanie, tylko komentarz od Monia. Radek to promyk słońca w pochmurny dzień. Błagam, zbierzcie wszystkie fragmenty, jak Radek mówi o życiu na wsi i zróbcie z tego jeden film. To trzeba wpływać. Red Dead Online i... No wiem, słuchajcie się. Jak zobaczycie, jak będziemy na rybach siedzieć. Będziemy jeździć z tymi konikami gdzieś tam po jakichś bagnach i o, to mi przypomina. Jezu, ja tak wczoraj miałem misję, od misji do misji, ale nie, sobie stanąłem na wielkiej, mówię, rzeka jest w dole, nie? I mówię, oj, to wędkę wyciągam, nie ma co, zarzucam, wyciągnąłem prawie 7 kilo ryby. O matko, byłem tak szczęśliwy. Pół godziny ją targałem na górę, ale udało się. Jedną rzeczą, którą chciałbym, żeby ta gra jednak uprościła, żeby wiesz, nie szli na taki realizm, to, że jak upolujesz coś, albo właśnie zerwiesz skórę, czy coś takiego, to możesz się tego pozbyć od razu. W sensie wysłać na przykład do obozu, albo coś takiego, żeby nie musiał tego gówna nosić, wozić za sobą. Bo to mnie najbardziej, wiesz, irytuje, że upoluję jakieś zwierzaki, mam te idealne skóry, albo jakieś kurwa ryby wiszące tam przy siodle. No i to wiem, że to mam tutaj, wiesz, jak koń mi się zjebie gdzieś tam, kurczę, w przepaść czy coś, to nawet konia uratuje, ale te skóry już mi się zepsują, albo gdzieś tam no, polecą gdzieś, cholera wie gdzie. Dlatego trzeba uważać, panie. No wiem, ja jednak wolałbym mimo wszystko, zbyt fajnie mi się ostatnio poluje i tak co chwilę muszę, i na przykład poluję coś większego, jakiegoś kurwa skórę z niedźwiedzia, no to chuj, już nic nie powieszę, już muszę ale jechać nie, ale z każdym do wioski. Możesz rozłożyć ognisko i wziąć sobie szybką podróż. No wiem, no niby mogę, ale nie lubię szybkiej podróży. Ale to ci psuje trochę, to jednak no. Lubisz jeździć na koniku, nie? No. Ja też tak mam, że jak mam zrobić szybką podróż, to ja tam dojadę. Jedyne momenty, kiedy ja robię szybką podróż, to wtedy, kiedy muszę iść do łazienki. To odpalam szybką podróż, no bo i tak mnie nie ma w pokoju, to no, wiesz. To przecież jak wrócę, to już jest na miejscu, no trudno. No, ale też widzę, że mam znacznik jeden misji, nie mam niczego po drodze, bo tam rzeczywiście jest coś po drodze jeszcze, nie? Ale zawsze widzę, jest. Że mam tylko tą jedną główną po drugiej stronie mapy, to mówię, no dobra, to szybka podróż może. Albo jak przez bagna trzeba przejechać i przez... Bajú jest piękne, klimatyczne, a ja najbardziej lubię jeździć tam w prawy górny róg mapy. Tam, gdzie jest słoneczko, gdzie są lasy, gdzie są jeziorka, wodospady. Redneki, mutanty. Tak, to też, ale tam jest tak najprzyjemniej, wiesz, liście sobie z drzewek spadają i ja tam jest ślanka. No, lepiej niż tam, gdzie jest zimno, bo na zimnie to oj, strasznie. No także ciekaw jestem właśnie, czy uda nam się odpalić, jak już nam się znudzi Avengers, to pogramy sobie właśnie, myślę w to, mam nadzieję, że uda nam się połączyć. Będziemy kombinować po prostu aż do skutku, bo to mi jara. Jest ciekaw właśnie, jak ta gra online wygląda, na ile to jest podobne na przykład do GTA Online, które kiedyś miałem okazję troszkę pograć i było dziwne. Tak, żeby najlepiej, żeby się dało razem pobiegać, nie, i coś porobić. No. W ogóle kurczę, wiesz, no tutaj mam wrażenie, że nawet ta główna gra to jest taka, że spokojnie dałoby radę, wiesz, okazjonalnie włączać kolejną osobę, żeby po prostu w koopie sobie wtedy przechodzić tę misję. Każdą misję masz tak, że i tak robisz z gangiem, no najczęściej, no. Nie? Więc spokojnie by się dało dokoptować kogoś. Szkoda, ale fajnie, podoba mi się też to, że wiele gier w to idzie, nie? Wiele gier, które spokojnie mógłbyś przechodzić solo, dokłada sobie ten koop i masz tę opcję, bo jednak to dodaje sporo frajdy, nie? A szczególnie w tej grze, gdzie kurczę, nigdzie się nie spieszy, gdzie jednak spędzasz dużo czasu na tej takiej powolnej jeździe gdzieś tam, staniu gdzieś, siedzeniu przy ognisku, no to było super. Uwielbiam te takie małe rzeczy w tej grze, które wiesz, zupełnie zmieniają rozgrywkę, na przykład jak zapomnisz broni wziąć z siodła. Nagle masz wielką misję, jak miałem szczelinę w banku, wiesz, że trzeba było bank obrobić i ja byłem tylko z dwoma pistoletami. Znaczy z dubeltówką i z pistoletem, bo przypadek jeden pistolet zmieniłem. I wiesz, jak to już dodasz, ale jestem no, w dupie. No, to jest tragedia. Ja sobie zmieniłem rewolwery na jakieś takie fajniejsze. Nie pamiętam, jak się nazywały, ale to takie chyba ostatnie, które są w ogóle dostępne. Jeszcze takie, które tam można sobie modyfikować i są normalne. I kurde, tak się wyszkoliłem w nich, że lepiej mi się nimi walczy, lecz strzela niż nie wiem, niż tymi karabinkami powtarzanymi. To Scofield zmieniłeś, tak? Jeszcze raz? Innego? Te Scofield zmieniłeś na coś innego? Tak, na... Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywały. A to sam jest... A to kurczę, to ja nie sprawdzałem nawet, czy bo mi się tymi Scofieldami dobrze gra. Ja mam jeszcze tego od tego gościa, jak się zbierało tych wszystkich znanych tych przestępców, nie?
i później tego gościa tam się z nim, ale to nie będę spoilerował, nie? Ale masz jego pistolet w pewnym momencie i on ma bardzo dobre stacje, też polecam. Tak, i po jakimś czasie też znajdujesz taki jeden dziwny rewolwer. To jest rewolwer Schulera, czy jakoś tak? On jest biały w ogóle, jest taki bardzo ładny i też jest dobry. Tylko że no kurde, ja mam obsesję i muszę mieć dwa takie same. I nie mam obsesji, żeby było różnych. I Bonnie and Avery. Wiesz, zamienione kolory mieć. No ja teraz się też... Coś mi zepsuło w grze. Złoto nie wygląda jak złoto i ten czarny taki metal nie wygląda jak czarny metal. Więc pozmieniam na taki niebieski ciemny i na srebrny czy coś takiego i już wygląda znowu super. Kurczę, nawet nie widzę tych rewolwerów tutaj w spisie. Nie wiem, może ja sobie wymyśliłem, przyśniły mi się. I tak naprawdę nigdy ich nie było. Ale no, wiesz, masz deda. Jakoś zajęcie dzieło, nie gra. Bo ty wszędzie piszą o tych właśnie Schofieldach. A Schofieldy miałem wcześniej, one były spoko. Tylko, że bardziej mi się... Tylko wymieniłem na siły lepsze. I które też wyglądają lepiej, bo te Schofieldy są takie... Takie, no, nie mają tego takiego smukłego kształtu, nie? A te, które znalazłem, są fajniejsze. No też tutaj, kurwa, nie mam w żadnym spisie tego? Dziwne. No nic. No dobra, pewnie oglądają nas eksperci, którzy doskonale wiedzą, o czym mówię. Rewolwery, które są ciut lepsze niż te Schofieldy w każdym razie. I one są spoko, polecam, jak coś, jak znajdziesz, to warto. No, a do Red Dead jeszcze wróci. W ogóle mamy jeszcze jakieś pytania jeszcze o tego Red Dead, to jeszcze kiedyś będzie pretekst do tego, żeby wrócić do tematu. No, a teraz ja zrobiłem sobie przerwę, bo gram w Avengers, a nie jestem w stanie grać w Red Dead, kiedy mam inną grę w obwodzie. Bo nie mam tego poczucia, wiesz, że... Mogę, wiesz, nie spieszy mi się. Mogę sobie dzisiaj na przykład cały dzień, te powiedzmy 3 godziny, które mam teraz na granie, poświęcić na, nie wiem, bieganie za jakimś legendarnym zwierzęciem, albo za białym koniem, albo za czymś takim. Bo teraz mam to poczucie, że nie, no bo muszę wykorzystać jak najlepiej teraz 3 godziny, bo jutro już będę zajęty czymś innym, nie? Albo jutro będę na przykład muszę pograć w Avengers sobie. A jednak muszę mieć to takie poczucie, że mogę po prostu spędzić czas na robienie niczego w tej grze. Kocham tą grę. O matko, ja tak kocham. Ale co dzieło. Tak żałuję, że nie zwierzę, tak zwlekałem tyle czasu, żeby w to zagrać. No, ja też, też trochę szczerze żałuję, bo mi, kurde, odradzali mi wszyscy, że nie będzie ci podobało, bo tam jest tak, wszystko jest takie powolne i szafki otwiera tak długo i w ogóle, kurde, bullshit. No. Też nie wiem, może to kwestia tego, że po The Last of Us po prostu nic mi się nie wydaje przydługie, jeśli chodzi o otwieranie szafek. Nie, ale to jest wszystko tak dopracowane, nie, to jest 10 na 10, to jest cudo. Pamiętam też, jak Oskar narzekał w którejś z chyba odcinków growych, że nie ma poczucia progresu, plus że każda broń w rękach, wiesz, czujesz tak, ją tak samo. Kurwa, ja nie czuję tej broni tak samo. Ja muszę używać tych jednych rewolwerów, bo jak zmienię, nie wiem, coś innego, to od razu czuję różnicę. No. Czujesz, że szybko, nawet jak tam minimalnie coś podniesiesz, nie, jakieś staca, to już czujesz, że to się zmieniło. Tak, nie? Już kurwa czyścić tą broń, bo ja po prostu czuję, że na przykład strzela wolniej, nie? I... Muszę czyścić, iść do pana i powiedzieć, proszę mi tu oczyścić broń. No. A wszystko, nawet jak wystrzelę, to muszę sobie nastawić znowu na strzelanie, żeby przeładował, bo wiem, że później, jak będzie nagła walka, to będę musiał przeładować i stracę setne sekundy. Nie, ale kurczę, no, na tyle te broni się różnią od siebie, że ja już na przykład nigdy nie walczę praktycznie właśnie strzelbami, nigdy nie walczę tym obrzynem ani czym takim, tylko mam swoje rewolwery do takich, wiesz, typowych walk, mam karabinek powtarzalny jak coś krótszego, I mam taki rzadki karabin obrotowy, czy coś takiego na, wiesz, jako snajperka. Idealne kombo. Czasami łuku jeszcze używam. I czasami używam tego takiego gówna do tych małych zwierzątek, tego sztucera, który też jest... Wszystko oczywiście na czarno przerobione, z grawerem i w ogóle. Jeszcze, kurwa, jeszcze w tą skórę wsadziłem, w te takie pokrowce. Ja też wszystko musiałem użyć. Tutaj mieć ten heban, drewno, najlepiej na plecach wygląda. Do tego niedźwiedzia muszę mieć na tym, żeby ładnie wyglądało. To muszą być moje. One muszą być w 100% moje, nie? I musi mój Lancaster. Mam tak go dopracowanego. Wiesz, co możemy zrobić jeszcze kiedyś? A propos Red Dead Redemption. Właśnie to, o czym teraz mówimy. To, jak ja lubię grać i co robimy i tak dalej. Możemy sobie po prostu kiedyś udostępnić obraz, powiedzmy nawzajem, najpierw ty mi, a potem ja tobie. I jednocześnie nagrać sobie komentarz, krótko, powiedzmy, wiesz, 15 czy 30 minut gadania o grze. Najpierw jakby oglądamy twój gameplay, a potem oglądamy mój gameplay i sobie gadamy o tym. To by nie było głupie w sumie. Tak, bo możemy to oglądanie tam podłączyć, nie? Podgląd. Tak. I po prostu, wiesz, przez jakiś czas ja sobie gram i obaj widzimy to, co się dzieje i możemy to komentować, a potem odwrotnie, nie? To jest pomysł. No. No dobra, to na razie, nie? No już, ja odlatujemy. Zapomniałem, przecież my odcinek prowadzimy teraz, a ja tutaj się...
To słuchajcie, to na razie, my się żegnamy w takim razie, dziękujemy wam bardzo za pytania. Słuchajcie, no ja mówiłem, że tutaj na pewno jest jakieś pytanie o Manchester United i widzę, że nie ma. W ogóle na Old Trafford postawiłem w tle, więc albo ja je zgubiłem gdzieś i poszukam, a jeśli i pewnie dokleimy gdzieś nam do następnego Q&A, a jeśli nie, no to nie, może coś mi się ubzdurało, to wtedy poprosimy jakieś pytania, bo ja chętnie pogadam o tym sezonie ostatnim Manchesteru, bo był bardzo dobry. I też, szczególnie końcówka. Kiedy ja... Kurczę, pierwszy raz mogę mówić naprawdę z optymizmem o Manchesterze od bardzo dawna, nie? No, więc w sumie nie powinien, mogłem nas nie ograniczać przy okazji tego pytania o Rashforda, no ale to dzięki temu się wyrobiliśmy w tam nieco ponad godzince. W każdym razie wrócimy jeszcze do tego tematu i oczywiście jest więcej pytań od was, które już do szerszego naszego grona, które zostaną oczywiście wykorzystane w kolejnym ogólnym Q&A. No, a ze mną był Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Zachęcamy was oczywiście do zadawania kolejnych pytań, możecie to robić za pomocą linków w opisie albo za pomocą superchatów. No, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.